Więc dziękuję bardzo za zaproszenie i no, przyznam się, że z pewną obawą rozpocznę ten wykład. O, i muszę od razu Państwa przeprosić, że nie będzie taki wykład, o jakim myślałem, jaki być powinien ze względu na osobę, o której będę mówił. A obawa też jest związana no, z tym, że mówimy o rzeczywiście wielkim człowieku, wielkim Polaku, wielkim duchownym. Tutaj pewnie ksiądz doktor mógłby więcej na pewno powiedzieć na temat Jana Pawła II niż ja, może w sposób bardziej adekwatny. A ja mogę powiedzieć tylko tyle, no chciałem się podzielić w zasadzie z Państwem no, pewnymi uwagami czy i będę patrzył na Jana Pawła II w pewien bardzo szczególny sposób, no, z punktu widzenia mojej dziedziny i mojej kompetencji. Tak? To znaczy właśnie chciałbym porozmawiać z nim z Państwem jako o polityku, mężu stanu, jako myślicielu, no też w zasadzie myślicielu politycznym, trochę może na koniec powiem o jego sposobie rozumienia filozofii. Jak mówię, ja sobie zdaję sprawę z tego, że no właśnie, należałoby prawdopodobnie zrobić to znacznie głębiej, dokładniej niż ja to zrobię, ale mogę zacznę od tego, no wszyscy wiemy, że tak się zdarzyło, że no ten wykład jest też takim w szczególnych okolicznościach, bo wczoraj ogłoszono dzień kanonizacji, papież Franciszek, o teraz mnie słychać, ogłosił dzień kanonizacji. Ja wczoraj jechałem z Bremy do Warszawy samochodem, ciesząc się autostradą, no bo tak po raz pierwszy czekałem na to 20 parę lat, także no i rzeczywiście już traciłem wiarę, chociaż podobno, no i rzeczywiście udało się dojechać i bardzo. No i słuchałem po drodze radia niemieckiego, Deutschlandfunk, no i tam ogłoszono, prawda, i jakby z punktu widzenia, za chwilę o tym zresztą będę mówić, że z punktu widzenia tych słuchaczy, radiosłuchaczy niemieckich, no na pewno nie jest to decyzja zupełnie niekontrowersyjna, tak? To nie jest tak, oni nie przyjmują tego tak, jak my przyjmujemy. I żeby to wytłumaczyć, w radiu podawano coś takiego, że jeżeli, że Jan Paweł II jest postrzegany w kontekście upadku komunizmu i jego roli w tym procesie. Dzisiaj, jak wiadomo, upadek komunizmu już wszędzie, tak kiedyś nie było, uważany za wydarzenie pozytywne. Tak? No kiedyś, jak wiadomo, ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy na uniwersytetach zachodnich było pełno marksistów, którzy raczej uważali, że ten system ma pewne zalety i w tym pierwszym okresie Jana Pawła II, jego pontyfikatu, jakby go nawet za ów jego antykomunizm krytykowano. No więc będę patrzył na niego jako jakby z punktu widzenia właśnie takiego politologiczno-socjologicznego. Zachęca mnie też do tego ta książka, która moim zdaniem jest jedna z najciekawszych, ona jest chyba przetłumaczona na polski, która się ukazała po niemiecku, Janie Pawle II. O, to jest tak Jana Rossa, znanego dziennikarza niemieckiego z Die Zeit. I on zaczyna tę swoją książkę właśnie w ten sposób, że mówi, to jest kein Buch über Wahrheit, sondern über Größe, czyli to nie jest książka o prawdzie, tylko o wielkości. Że nie będzie się tu zastanawiał, ob es stimmt, was der Papst lehrt über Jungfrau Maria oder die Organisation der Weltwirtschaft, czyli że, jeżeli Państwo, że on nie będzie się zastanawiał, czy jest prawdą to, co Jan Paweł II, papież, naucza o Najświętszej Marii Pannie, czy też to, co mówi na temat gospodarki światowej, chce opisać jego wielkość. No i ten dziennikarz, który pisze o sobie, że on jest protestantem, może nawet postprotestantem, mówi, no, że papież z tej epoki, lat 80., a często mówimy o innych wielkich politykach tego czasu, no, bo w Polsce
wspominamy Ronalda Reagana czy Margaret Thatcher, on uważa, że on jest największym z największych, tak? Największym z największych. No, był człowiekiem, był postacią polityczną, choćby też dlatego, no, przypomnijmy, że usiłowano go zabić. No, tak? Z powodów, które miały podłoże polityczne. No i też uderzające jest też to, i tak jak się go czyta, starałem się tutaj przeczytać przynajmniej najważniejsze encykliki, niektóre jego homilie na to spotkanie z Państwem, no to właśnie uderzające z mojej perspektywy jest, że to był człowiek i tego to nie do końca może jest zgodne z tym, co on sam by powiedział, ale człowiek walczący, tak? Znaczy on w pewnym momencie, kiedy pod koniec lat 80. mówił o Solidarności, to powiedział Solidarność, odnosząc się do Związku Solidarność, mówił, ale Solidarność nie prowadzi walki, potem jakby chyba dodał od siebie w tej homilii, powiedział, nie, oczywiście Solidarność walczy, tak? Ale oczywiście walczy nie z ludźmi, tylko walczy ze złem, tak? Walczy ze zjawiskiem. No jak wiemy, Solidarność miała pewne kłopoty z walką, prawda? Gdzie są granice kompromisu, gdzie są granice walki. Otóż ja myślę, że stosunek też do Jana Pawła II to, że on może dzisiaj, co prawda, no, często jest przywoływany, ale być właśnie w sposób jako ornament pewnych przemówień, albo go wspominamy, wynika też z tego, że właśnie nie widzimy tego elementu, prawda? Elementu, że on, elementu walki, znaczy, że on to, co on chciał, czego chciał dokonać też przeciwko czemuś, tak? I że nie wszyscy byli jego przyjaciółmi, wręcz przeciwnie. Być może, ja pamiętam zresztą te czasy, no, kiedy jest tak, że na przykład, akurat znam najdokładniej, no na przykład Niemcy jako społeczeństwo, też Kościół niemiecki miał z nim ogromny kłopot. No to tylko jako przykład, prawda? Jak wiemy, to kardynałowie niemieccy się przyczynili do wyboru Jana Pawła II. Też jego wybór został przyjęty z wielką takim oczekiwaniami i sympatią. Ja wtedy znałem takiego dosyć blisko, takiego znanego, ciągle żyjącego niemieckiego filozofa i socjologa, który wówczas był najsłynniejszym takim lewicowym socjologiem, filozofem, się nazywa Jürgen Habermas. I on, pamiętam, że tuż zresztą w 79 roku odwiedził Warszawę i on właśnie opowiadał o swoich nadziejach, jako człowiek o lewicowych poglądach, jak reagował z nadzieją na wybór Jana Pawła II. Prawda? Część właśnie środowisk lewicowych, bo to im się kojarzyło, że oto właśnie wybrany został ktoś z tak zwanego kraju bloku wschodniego. No więc, i rzeczywiście początki, no to była taka fala sympatii, wtedy kiedy 15 października 80 roku po raz pierwszy Jan Paweł II odwiedza Niemcy, no to całując też ziemię niemiecką, to w tym spotkaniu z nim bierze 1,5 miliona osób, udział 1,5 miliona osób. No i potem już 7 lat później, jak przyjeżdża do Niemiec, jest o wiele mniejsze zainteresowanie. Natomiast w czasie trzeciej wizyty, którą już obserwowałem w miarę z bliska, chociaż przez media niemieckie, to jego pielgrzymka wywołuje no, jakąś agresję, tak? To znaczy jest tak, że kanclerz Kohl go przedstawia, oni przechodzą przez bramę brandenburską, uroczystości pożegnania. Potem Kohl mówi, właśnie podkreśla te jego zasługi dla przezwyciężenia totalitaryzmu, dla wyzwolenia Europy Środkowej, a więc też upadku muru berlińskiego i zjednoczenia Niemiec.
Natomiast no, tłum reaguje niechętnie, tam dochodzi do wręcz nawet właśnie gwizdy, obelżywe okrzyki, rzucano jajkami w pojazd papieski, jakieś osoby się przebrały w białe stroje, kobiety jako antypapieżyce. Dzisiaj o tym się niewiele mówi, tak? Bo to już jakby przeszło do historii, nie wraca się. Ja ale pamiętam że rzeczywiście, że te sceny były niezwykle gorszące, tak? I były, no wtedy jakby pojawiało się to pytanie, skąd się bierze tak wielka niechęć. No oczywiście to było związane przede wszystkim z jego nauczaniem moralnym. Ale też w jakiś sposób odgrywała tutaj rolę też narodowość papieża. Tak? Ja pamiętam też takie wydanie, to były lata jeszcze 80., wydanie bodajże tygodnika Stern, Der Stern, gdzie o takim, na okładce był Jan Paweł II i był taki podpis: Ein Pole möchte Rom retten, prawda? Że Polak chce uratować Rzym. To trzeba jakby mieć wyczucie trochę niemieckiego, żeby zrozumieć, że w tym był ogromny jakaś doza złośliwości i ironii. No i to, jak mówię, to się zmieniało, zresztą jakby to było dosyć typowe, przypuszczam, że podobnie było we Francji, może bez tych komponentów narodowych. Często zadawano właśnie takie pytanie, no na ile papież jest papieżem reakcyjnym. To się zmieniło w okresie, kiedy Jan Paweł II wystąpił potem przeciwko, jak wiadomo, przeciwko interwencji amerykańskiej w Iraku, co przysporzyło mu znowu sympatię takiej postępowej opinii europejskiej. Odchodził, umierał, no też wywoływało, ale znaczy budziło powiedzmy szacunek. Mimo to po jego śmierci no, zdarzały się takie opinie jak Petera Sloterdijka, to jest jeden z najbardziej znanych filozofów niemieckich, który napisał w Frankfurter Allgemeine Zeitung po śmierci Jana Pawła II: zły poeta, przeciętny teolog, konwencjonalny filozof, dogmatyczny biskup Karol Wojtyła będzie wkrótce zapomniany. No, prawda? To jest. To są opinie, trudno o mniej trafną opinię. Jak mówię, one troszeczkę zaniknęły i dzisiaj w zasadzie wspomina się, na przykład mówiąc o papieżu Benedykcie, bardzo często mówiono, że papież Benedykt miał pewną trudność, ponieważ był w cieniu swojego wielkiego poprzednika, więc takie słowa padały. No ale w każdym razie to jest dzisiaj, kiedy się o Janie Pawle II mówi w tym aspekcie politycznym, to niewątpliwie ten wymiar, ten rok 89, ta walka z komunizmem i upadek komunizmu jest najbardziej zapamiętane. No i teraz pytanie, które bym chciał rozważyć w odniesieniu właśnie z pytaniem Jan Paweł jako polityk, pytanie to jest mianowicie, czy Jan Paweł II jest ojcem polskiej demokracji? W jaki sposób się przyczynił do 89 roku, jak on jej rozumiał? I no właśnie, i na czym polega nasz kłopot też z Janem Pawłem II, jak rozumiem, może nie nas tutaj na tej sali, ale nas Polaków. Jeżeli się patrzy na to, co Jan Paweł II sam pisał o 89 roku, no to widać, że było dla niego to niezwykle ważne wydarzenie i pozytywne wydarzenie. Tak? Na przykład Centissimus Annus pisał: wydarzenia roku 89 roku są przykładem zwycięstwa dialogu i ducha ewangelicznego w zmaganiach z przeciwnikiem, który nie czuje się związany z zasadami moralnymi,
są zatem przestrogą dla tych, którzy w imię realizmu politycznego chcą usunąć z areny politycznej prawo i moralność. Tak? To jest znowu niezwykle ciekawe stwierdzenie, bo jest ciekawe pytanie, jak on rozumiał to, co się zdało w 1989 roku. No i tutaj, prawda, dla niego sens 1989 roku, że wygrywają ci, którzy odwołują się do zasad, do prawdy, też do przyzwoitości, w zmaganiach z przeciwnikiem, który nie czuje się związany z zasadami moralnymi. Tak? I znowu dzisiaj, jak Państwo wiedzą, też w Polsce, w dyskusjach na temat historii przeszłej, polityki nieobecnej, to pytanie o realizm polityczny powraca. Tak? Otóż papież jakby mówi, oto był przeciwnik, który żadnymi zasadami się nie kierował. I on miał wielką nadzieję oczywiście, że to jest jakaś nowa epoka. I mówił na przykład, z tego procesu historycznego wyłoniły się nowe formy demokracji. Wtedy ja przypominam, że mówiono w politologii, też jest nawiązywano do takiej słynnej tezy Samuela Huntingtona, gdzie mówiono o kolejnej fali demokratyzacji. Tak? Są takie teorie w politologii, że się pokazuje, że ta demokracja nie zwycięża od razu, ale są takie poszczególne, to powiedzmy była taka czwarta fala demokratyzacji, że nagle demokracja w krajach no, takich właśnie jak Polska, Bułgaria, a nawet Rosja, wtedy tak uważano, ma szansę. Tak? I on mówił tak, tutaj pisał tak, których kruche jeszcze struktury polityczne i społeczne pozwalają żywić nadzieję na przemianę, choć obciążone są hipoteką wielu jaskrawych niesprawiedliwości i krzywd, a także zrujnowaną gospodarką i głębokimi konfliktami społecznymi. Tak? Te lata 90. były niezwykle trudne, no ale właśnie pojawia się coś nowego. Przy czym znowu jest niezwykle interesujące, jak papież widział, jaki był powód. Tak? Bo dzisiaj dla młodych ludzi, ja mam już studentów, którzy się wszyscy urodzili w wolnej Polsce i dla nich jest jakby oczywiste, że komunizmu nie ma, że upadł i upaść musiał. Tak? Ex post, można powiedzieć, jest oczywiste, prawda? Skądinąd my starsi pamiętamy czasy, kiedy wydawało się, że jest wieczny i wszystkie nauki społeczne mówiły, że będzie trwał niemalże wiecznie, prawda? I że się nie uda go zmienić. Ale to jak interpretowano? Otóż na przykład no jedną rzeczą uderzającą w nauczaniu papieża i całkowicie zapomnianą, a ja ostatnio o tym sobie przypomniałem też, jak wygłaszałem dla Solidarności w Gdańsku taki referat o idei, wykład o idei Solidarności. Wtedy sobie uświadomiłem, jak ten papież, jak głęboko jest filozofem Solidarności i politykiem Solidarności. No, że jak wielką rolę w jego nauczaniu odgrywało pojęcie pracy, tak, laborem exercens oczywiście, prawda, i ludzi pracy. No i ponieważ to znowu jesteśmy w innej epoce, więc o tym zapominamy. Otóż na przykład on pisze, no co się przyczyniło do upadku komunizmu? No i pisze tak, znowu Centesimus Annus, decydującym czynnikiem, który dał początek zmianom, było niewątpliwie pogwałcenie praw pracy. Nie można zapominać, że zasadniczy kryzys ustrojów, którzy chcą uchodzić za formę rządów czy dyktaturę robotników, rozpoczął się wielką akcją protestu podjętą w Polsce w imię Solidarności. No więc ta rola robotników, która jest dzisiaj zapomniana, to jest pytanie, czy mamy jeszcze w ogóle w Polsce robotników, ile ich zostało, ale pogwałcenie praw pracy. Tak? Niedawno mieliśmy wielką demonstrację związków zawodowych w Polsce. No i możemy zadać takie pytanie też, ponieważ no to jest to, o czym chciałem z Państwem dzisiaj porozmawiać, no na ile Trzecia Rzeczpospolita jest ucieleśnieniem tego, tych nadziei z początku 1989 roku. Tak? No dzisiaj prawa pracy są gwałcone, oczywiście w inny sposób niż
niż za komunizmu. Ale niewątpliwie to nie jest tak, że te nadzieje właśnie, że jeżeli to był impuls zmiany, że te nadzieje zostały spełnione. Następna rzecz, o której on mówi, to jest niesprawność systemu gospodarczego, który mówi, no właśnie, który nie należy rozpatrywać jedynie jako problemu technicznego, ale raczej należy widzieć w tym następstwo pogwałcenia praw człowieka do inicjatywy, do własności i wolności w dziedzinie ekonomicznej. Tak? No znowu jakby powraca to pytanie, pogwałcenie prawa człowieka do inicjatywy, do własności, wolności w dziedzinie ekonomicznej. Można powiedzieć, no dobrze, zmieniliśmy, prawda, system, być może mam prawo do własności, ale nie do pieniędzy odłożonych na OFE, w OFE. Na ile jest wolność ekonomiczna, na ile. No i wreszcie jeszcze jeden element, który się pojawia, jak mówię, to trzeba by było jeszcze dokładniej zanalizować, ale w tych tekstach, no to ten, który jakby został zupełnie zapomniany, jako czynnik, który doprowadził do upadku komunizmu, pustka duchowa, tak? Znaczy mówi, pustka duchowa wytworzona przez ateizm, który pozostawił młode pokolenie bez drogowskazów. Ja pamiętam na przykład jak w środowiskach akademickich, kiedy ja zaczynałem studia w latach wczesnych 70., no to na Uniwersytecie Warszawskim, na ulicy Karowej, no to właśnie to jakby był trochę inny sposób myślenia, inny paradygmat, inna kultura. I pamiętam, jak w pewnym momencie niektórzy z nas, niektórzy odkryli, tak, odkryli na uniwersytecie, nie w życiu prywatnym, nie w życiu rodzinnym, tylko na uniwersytecie chrześcijaństwo. Tak? To był czas, lata 70., przypomnę, to są takie czasy, kiedy Leszek Kołakowski, który kiedyś był marksistą, pisze swoje rzeczy dotyczące religii. I nagle ludzie, którzy wychodzą, to no, Michnik pisze, Kościół, Lewica, Dialog, prawda? Ludzie, którzy wchodzą z marksizmu, odkrywają nagle chrześcijaństwo, jako oczywiście, jako religię, jako coś, ale też jako tradycję intelektualną. Tak? Także, no bo dlaczego? Bo to, co owe uniwersytety wtedy oferowały, okazało się jakieś puste, no, prawda? Nawet marksizm się skończył, przez jakiś czas jeszcze szukano tam u Gramsciego, czy Lukacza, czy jakiegoś tam młodego Marksa, jakieś odpowiedzi. Potem nagle się okazało, był taki okres, kiedy pamiętam, studenci domagali się wręcz, żebyśmy my na uniwersytetach uczyli, poszukali kogoś, kto by nam chrześcijańską naukę społeczną wykładał na Uniwersytecie Warszawskim. Są bardzo minione czasy, bo dzisiaj mój dawny Instytut Socjologii na Karowej w zasadzie jest taką kuźnią kadr dla krytyki politycznej. Ale tak to kiedyś było, prawda? Tak to się znowu zmieniło. I wtedy on mówił, pisał Jan Paweł II, że marksizm zapowiadał, że wkorzeni potrzebę Boga z serca człowieka, ale rzeczywistość dowiodła, że nie da się tego dokonać, nie zadając gwałtu ludzkiemu sercu. No i to tak jest, prawda, że ta pierwsza solidarność to była na przykład, to był wielki powrót historii, tradycji, gdzie na przykład nagle pamiętam robotników, którzy po raz pierwszy się dowiadywali, że 17 września 1939 roku także armia sowiecka wkroczyła do... Ale to też było wielkie takie ożywienie religijne właśnie w tych środowiskach odległych od... No, jak wiemy, to jeszcze bardziej potem było w stanie wojennym, kiedy w takich miejscach jak ten się różni ludzie zbierali, żeby też rozmawiać o ojczyźnie. Otóż i teraz można powiedzieć, no dobrze, więc tak Jan Paweł II opisuje to, do czego on się przyczynił. W sposób nie tylko taki, że wezwał Ducha Świętego wtedy na placu, który jeszcze się nazywa Placem Zwycięstwa, tylko swoją działalnością, która była też działalnością polityczną. No i teraz właśnie, jak to jest w Polsce po 1989 roku? Jak to było z Polską po 1989 roku i papieżem Janem Pawłem II?
Prawdopodobnie najbardziej dramatyczna była jego pielgrzymka w 91 roku i najbardziej znamienna. On wtedy mówił w takiej homilii, tutaj wygłaszanej w Warszawie, mówił o sobie no, w sposób, który... Ostatnio Franciszek właśnie mówił o powołaniu polityka i powiedział coś takiego, że żeby być dobrym politykiem, trzeba kochać swój naród. No i Jan Paweł II mówił wtedy tak, ja kocham mój naród, nie były mi obojętne jego cierpienia, ograniczenia, suwerenności, ucisk. A teraz nie jest mi obojętna ta nowa próba wolności, przed którą wszyscy stoimy. Tak? No to znaczy to jest poczucie po pierwsze, no właśnie, być może... No dobrze by było, żeby politycy od czasu do czasu składali takie deklaracje, żeby płynęły z serca, że kochają swój naród, nie były mu obojętnego cierpienia, ale właśnie to jest to poczucie, że właśnie Polska stoi przed jakąś wielką próbą. I w tej samej, po tej homilii mówił, przez ostatnie lata i dziesięciolecia społeczeństwo zmagało się o swoją suwerenną podmiotowość. O suwerenną podmiotowość. Ja przypomnę, że niedawno jedno z naszych dóbr narodowych mówiło o tym, że powinniśmy utworzyć wspólne państwo z Niemcami. Potem się z tego wycofał, że polski minister spraw zagranicznych mówił o federacji, że pan Janusz Olejniczak, który deklaruje się też rzeczywiście jest katolikiem, na pewno jest polskim patriotą, właśnie mówił, że to jest nieuniknione, że będziemy i tak dalej. I papież mówi tak, suwerenno, od niedawna walka ta zdaje się być zakończona. I wszyscy czujemy, że po długim okresie podmiotowości ograniczonej przez system totalitarny, że ta suwerenna podmiotowość jest już nie tylko osiągnięciem, jest także nowym wyzwaniem, bardzo trafnie. Wyzwaniem do określenia siebie, do urzeczywistnienia siebie, do bycia sobą, jako człowiek, osoba i naród, wspólnota. Więc papież uważał, prawda, że dopiero egzamin jest przed nami. Mówił, egzamin w przeszłości był trudny, zdaliśmy go, a wynik ogólny niósł nam uznanie. Ja myślę, że to jest trafne, tak? Że my słusznie właśnie ci młodzi ludzie już urodzeni w trzeciej RP są dumni, tak? z tego pokolenia Solidarności, z tego, tak? I papież też, my potwierdziliśmy się. Jednak w tym miejscu nie można się zatrzymać. Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie da się tylko posiadać, trzeba ją stale zdobywać. Zdobywa się ją, czyniąc z niej użytek i tak dalej, prawda? I wtedy właśnie w owej homilii, która była beatyfikacją, też mówił o, przywoływał ojca Rafała, prawda? I mówił wtedy coś takiego, że, i to jest zadziwiające, 91 rok, mówił, nie wiadomo dlaczego, a jakoś to wraca, o czasach saskich, tak? Że no bo tenże ojciec Rafał, błogosławiony wówczas ojciec Rafał właśnie umarł, mówi, w czasach saskich. I nagle papież w skojarzeniach historycznych sięga do Rejtana. Mówi tak, nieraz gdy rozważam życiorys tego błogosławianego, staje mi przed oczami Tadeusz Rejtan, któremu ostatnio, jak wiadomo, Jarosław Marek Rynkiewicz poświęcił swoją znakomitą książkę. Wprawdzie ojciec Rafał umarł przed pierwszym rozbiorem Polski w 1941 roku, no a właśnie wtedy fakt Tadeusza Rejtana znany jest jako element Sejmu Porozbiorowego, który rozbiór zaakceptował. Wtedy Rejtan rzucił się w drzwi, żeby nie przepuścić tych debatujących parlamentarzystów polskich w XVIII wieku, żeby ich zakląć nie wolno. Jeżeli chcecie stąd wyjść z taką decyzją, z taką fałą, to po moim trupie. No i dalej jest porównanie, że ojciec Rafał nie był nigdy posłem na Sejmie, należał do parlamentu,
ale w gruncie rzeczy jego życie ukryte w Chrystusie było protestem przeciwko tej samoniszczącej świadomości, postawie i postępowaniu społeczeństwa szlacheckiego w tamtych saskich czasach, które wiemy, jaką miały finał. I teraz, to jest 91 rok, Jan Paweł II mówi, a dlaczego dziś nam to opatrzność przypomina? Dlaczego teraz dopiero dojrzał ten proces przez wszystkie znaki z ziemi nieba, że można ojca Rafała ogłosić błogosławionym? Odpowiedzcie sobie na to pytanie. Tak? Papież, nie chce wam podpowiadać żadnej interpretacji, ale zastanówmy się wszyscy, ilu nas jest, 35 milionów Polaków, zastanówmy się nad wymogą tej beatyfikacji w roku pańskim 1991 roku. Ja myślę, że dzisiaj te słowa brzmią jeszcze bardziej donośnie. Jak Państwo wiedzą, parę lat temu grupa młodych intelektualistów z Krakowa opublikowała taki bardzo prowokujący numer czasopisma Presja. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał to kiedyś w ręku. Ja uważam, że młodzi ludzie powinni prowokować, oni rzeczywiście sprowokowali wtedy jakąś dyskusję, ale to było pod tytułem Zabiliśmy proroka z pytaniem, czy zabiliśmy proroka. No, a pytanie, które było sformułowane bardzo ostro, czy nie jest tak, że Polacy odrzucili Jana Pawła II. Ja bym powiedział, odrzucili go w tym wymiarze duchowym, bo nie do końca można abstrahować, ale też właśnie w tym wymiarze, że politycznym, bo on ten wymiar polityczny widział w świetle swojej wiary w Chrystusa, w odkupienie i wizji, czy sposobu rozumienia człowieka w tym świetle. Tak? Na przykład wtedy mówił, Chrystus objawił człowiekowi człowieka, objawiając mu Boga, objawiając mu Ojca, bo nie można powiedzieć pełnej prawdy o człowieku, nie pamiętając, że on jest boskiego pochodzenia i tak dalej. I mówi tak, to jest prawda o człowieku, to jest prawda o człowieku europejskim. I my Polacy, tej prawdy o człowieku nie możemy zdradzić. Ja tylko Państwu przypomnę, że jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, no tak trochę buńczucznie w Polsce odbywały się takie głosy, że my będziemy rechrystianizować Europę. Nie wiem, czy Państwo to pamiętają, takie zapowiedzi. O, kiedyś niedawno mój kolega niemiecki przypomniał to sobie i przyszedł do mnie i powiedział, no kiedyście tak zapowiadaliście, że tutaj będziecie właśnie i nic z tego nie widzę. Ja mu powiedziałem, no wręcz odwrotnie, jest odwrotny proces, prawda? Jest proces, no jak wiemy. No więc tu jest takie wezwanie, tak? Papież mówi o swojej... No właśnie o objawieniu i o człowieku, ale i zwraca się do Polaków. Do Polaków, prawda? Dlatego w jakimś szczególnym sposób my Polacy tej prawdy o człowieku nie możemy zdradzić. Tak? Ci młodzi ludzie, nie młodzi intelektualiści, jeden z nich, socjolog Michał Łuczewski, pisze też o papieżu Janu Pawle II jako o polskim mesjaniście. No niewątpliwie on oczekiwał od Polaków wiele, więcej, prawda? No i stąd właśnie to pytanie, które ci młodzi ludzie, zabiliśmy proroka. Tam w tym artykule jeden z tych młodych, bardzo zdolnych ludzi, Krzysztof Mazur, przypomina, że tuż przed tą pielgrzymką i zaraz po niej ukazywały się teksty czołowych polskich intelektualistów, które tę wizytę Jana Pawła II w Polsce przygotowywały i z góry jakby odrzucały to, co on ma do Polsce do powiedzenia. Tak pisze ten, że przypomina, największe autorytety intelektualne III Rzeczypospolitej Czesław Miłosz i Leszek Kołakowski, obaj zresztą umarli jako katolicy, jak wiemy, nie pozostawiły wątpliwości, że wizja Jana Pawła II nie jest ich wizją.
Trzy tygodnie przed rozpoczęciem tamtej pielgrzymki Czesław Miłosz opublikował w Gazecie Wyborczej tekst pod wiele mówiącym tytułem Państwo wyznaniowe. A Kołakowski pisał wtedy o niebezpieczeństwie teokracji. Też Marcin Król, no cała plejada tych najbardziej znanych polskich intelektualistów. Ja pamiętam, wtedy byłem w Niemczech, ale śledziłem tę dyskusję, prawda? I to oni wtedy mówili, że oto po upadku komunizmu grozi nam następne niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo teokracji. I to było jakby w kontekście tego, tej wizyty, tej pielgrzymki, która na pewno była bardzo bolesna, zwłaszcza, że część tych intelektualistów spotykała się z Janem Pawłem II w latach 80. w Castel Gandolfo. Mój ówczesny przyjaciel z lat 80. Krzysztof Michalski, który zmarł niestety w tym roku, dyrektor Instytutu w Wiedniu, o którym też działał ksiądz Józef Tischner, organizował takie spotkania z Janem Pawłem II w Castel Gandolfo. Też opowiadano mi kiedyś jeden z uczestników tego spotkania, taki wybitny socjolog, który się nazywa Edward Schills, żydowskiego pochodzenia, opowiadał mi właśnie o takiej scenie, w takim seminarium, który był Adam Michnik również. I że papież, że Adam Michnik się pochylił, czy uklęknął, czy ucałował rękę i papież go podniósł i objął. No to ja wspominam tylko o tym, że, prawda, że to był ten okres, te lata 80., kiedy jeszcze trwał komunizm, kiedy nie tylko odkrywano chrześcijaństwo, ale następowało jakieś duchowe zbliżenie. To można na przykład śledzić bardzo dobrze, jak się weźmie, powiedzmy, to, co pisał Tischner w Polskim kształcie dialogu, tak? I potem jak się zbliżył do pewnych środowisk. I otóż te lata 90. to był jakby powrót do tych podziałów. No, Jan Paweł II, okazuje się, że to, co ma do powiedzenia, nie jest już wysłuchiwano. On oczywiście miał przede wszystkim do powiedzenia to, że Polska powinna się oprzeć na chrześcijaństwie i swój ustrój, swoją rolę w Europie, ale miał też inne rzeczy do powiedzenia, które chciałem Państwu przypomnieć. No właśnie przede wszystkim no jedna rzecz, którą właśnie w tym jego nauczaniu jest niezwykle się przejawia i przejawia się także po 89 roku, no to jest właśnie idea solidarności, tak? Którą widzimy i w jego homiliach i w czasie przyjazdu do Polski, ale w encyklikach, tak? Że na przykład w 87 roku w Gdańsku, tak, że przypomina, jeden drugiego brzemiona noście, to zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej społecznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem we wspólnocie. No i także w Solicitudo Rei Socialis, prawda, gdzie się mówi o tym, że solidarność jest niewątpliwie cnotą chrześcijańską. Ona wykracza oczywiście jako cnota chrześcijańska poza ten, tak powiem, wymiar czysto społeczny. Zresztą wtedy w tej homilii bardzo jest ciekawy ten element walki, o którym, bo on z jednej strony mówi, papież w tej homilii mówił tak, solidarność musi iść przed walką. Tak? On jako zawsze się obawiał. Obawiano się w Polsce, zawsze właśnie to było pytanie, jak daleko pójdzie. Obawiał się wybuchu w Polsce, prawda? Jednak no, pamiętajmy o tym, że okrągły stół no, wynikł po pierwsze z tej idei porozumienia, ale też no, patronem tego porozumienia niewątpliwie był w jakimś sensie też Kościół. Tak? Ale wtedy nawet Jan Paweł II mówi tak, dopowiadam, solidarność również wyzwala walkę, tak? Ale nigdy to nie jest walka, jak mówiłem, przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela, dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, jego prawa, jego prawdziwy postęp.
No więc i on mówi tam, wiele też mówił zawsze o takim, o fałszywym postępie. No i następnym elementem, no to jest, które się pojawia oprócz, no on był też papieżem praw człowieka, tak? Który niewątpliwie chyba żaden papież po nim i żaden i ci dwaj jego następcy nie mówili tyle i tak on też przed na zgromadzeniu ogólnym ONZ-u o prawach człowieka, interpretowanych oczywiście chrześcijańskich, ale właśnie też mówił o prawach robotników, o na przykład o degradacji pracy, tak? O związkach zawodowych i roli związków zawodowych. Co więcej, no w tej encyklice Laborem Exercens pojawia się ta kwestia kapitału i pracy, tak? I mówi coś takiego, wypowiadając się oczywiście przeciwko marksizmowi, że nie można przeciwstawiać, oddzielać od siebie kapitału od pracy, tak? Ponieważ, ale ostatecznie jest tak, że no jest, można powiedzieć, że właściwe rozumienie przezwycięża tę autonomię pracy i kapitału, że to nie ma, jakby nie wynika z samej struktury procesu produkcji. No ale z drugiej strony właśnie pokazuje, że patologia właśnie polega na tym, że się ową pracę zaczyna lekceważyć. I teraz dla mnie jest uderzające, zresztą to opisałem w różnych rzeczach, w różnych takich swoich artykulikach mniejszych lub większych, jak bardzo w trzeciej RP zapominamy, że źródłem, ostatecznym źródłem bogactwa jest praca, tak? Myśmy stworzyli po 89 roku całą taką, powiedzmy, ideologię przedsiębiorczości, kapitału, biznesu. Praca jest nam dawana, tak? Ktoś musi nam pracę dać. Istnieje takie, ostatnio rozmawiałem z wybitnymi dziennikarzami, oni naprawdę uważali, że te zapisy w OFE to jest jakby realna rzecz, tak? To jak wiemy, jak nie będzie ludzi, którzy będą wytwarzać dobra, to nie będzie to tylko pewne zobowiązania, tak? Pewien zapis pewnych zobowiązań społecznych. No więc to jest jakby uderzające w tym, ja uważam, że to jest jedna rzecz, która rzeczywiście została zapomniana. Ale jest jeszcze inne rzeczy uderzające. Otóż papież, to może Państwa zaskoczy, ale papież nie był liberałem. Nie był liberałem, krytykując, no ja mówię oczywiście ironicznie, to znaczy mówiąc, był papieżem, który doceniał wolny rynek i doceniał demokrację, można powiedzieć liberalną demokrację, tak? Ale z jednej strony krytykował komunizm, prawda? Więc system, mówiąc między innymi tak, czy pisząc, gdzie indywidualny zysk jest przemocą zniesiony, zastępuje się go ciężkim systemem biurokratycznej kontroli, która pozbawia człowieka inicjatywy i zdolności twórczej. Gdy ludzie sądzą, że posiedli tajemnicę doskonałej organizacji społecznej, która eliminuje zło, sądzą także, że mogą stosować wszelkie środki, także przemoc czy kłamstwo, by urzeczywistnić. Polityka staje się wówczas świecką religią. Prawda? To trochę jest takie nawiązanie, przypomina to Erika Fegelina, jego koncepcję politycznej religii. Ale tutaj w tym pierwszym fragmencie jest właśnie to, no właśnie, to brzmi prawie jak Friedrich von Hayek, tak? No nie można ludziom odebrać inicjatywy właśnie wtedy, kiedy państwo organizuje życie zbiorowe. Więc znajdujemy w jego myśli politycznej, społecznej właśnie w tych, jakbyśmy to wyczytali, z jednej strony taką krytykę, no tego, co wszyscy wiedzieliśmy, prawda? Z tego, to jest okres lata 80., no kiedy w Polsce jakby odkrywamy już po stanie wojennym, prawda? Ale odkrywamy zasady gospodarki rynkowej. Natomiast z drugiej strony, i tego już nie chcieliśmy słuchać po 89 roku, jest tam krytyka kapitalizmu. Tak? No co się
wydaje. No, bardzo często w Polsce przez pewien czas bardzo modny był neoliberalizm, ciągle jest, prawda? Jako takie połączenie z jednej strony wiary w wolny rynek, prawda? Z wiarą w, no właśnie, z, nie, w, no, w, ale nie, no, w wartości, tak? O ile wiem, no, ma powstać nowa partia, która ma znowu ten program jakby głosić. No, neoliberalizm się na tym opierał. Natomiast no, papież mówił coś takiego, że, czy pisał, przekonaliśmy się, że nie do przyjęcia jest twierdzenie, jakoby po klęsce socjalizmu realnego kapitalizm pozostał jedynym modelem organizacji gospodarczej. Są możliwe inne możliwości. No i był oczywiście, mówił, z jednej strony mówił o pozytywnej roli zysku, tak? Kościół uznaje pozytywną rolę zysku jako wskaźnika dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale z drugiej strony, że zysk nie może być jedynym wskaźnikiem dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tak? Może się zdarzyć, że mimo poprawnego rachunku ekonomicznego ludzie, którzy stanowią najcenniejszy majątek przedsiębiorstwa, są poniżani i obraża się ich godność. No to wszystko, co się wtedy wydawało takim, no przepraszam, to powiem, ale właśnie takim oderwanym od życia moralizatorstwem, prawda? No dzisiaj wiemy, że ta gospodarka, która się w Polsce ukształtowała, jest bardzo dziwną gospodarką. Jest rynkowa, no przyniosła nam niewątpliwie jakiś dobrobyt, ale koszty jej to jest gospodarka, no, którą zwykle się nazywa tam zależną gospodarką rynkową. Jest to kapitalizm peryferyjny. I na przykład no, też w tej myśli, dlaczego teraz mówię, że papież nie był liberałem czy neoliberałem? Dlatego, że zwraca uwagę w tych homiliach poświęconych problematyce społecznej w encyklikach na rolę państwa. No. Prawda? To znowu jest tak, dzisiaj jechałem z panem taksówkarzem, zwykle się tak cytuję tę grupę zawodową, ale ten pan taksówkarz powiedział coś takiego, ja z nim wdałem się w polemikę, powiedział, gdyby się państwo do nas nie wtrącało, gdyby się ci politycy do nas nie wtrącali, to wszystko byłoby dobrze, by się wszystko rozwijało, no ale oni się niestety wtrącają. To jest bardzo popularne w Polsce, teraz może mniej, ale kiedyś bardzo popularne stanowisko, prawda? W opisie, takim najlepszym opisie filozofii publicznej, politycznej Donalda Tuska, który się ukazał kiedyś w takiej broszurze Polska Tuska, wydanie przez Fundację Batorego, Aleksander Smolar mówi, że w zasadzie jeżeli się patrzy, oni się znają, byli, pracowali w tej samej partii, czyli Unii Wolności działali, mówi, że to jest takie dążenie do minimalizacji państwa. No to się teraz zmieniło, ale powiedzmy, że to było na początku, widać w tej pierwszej kadencji Donalda Tuska, że to jest jakby stały ideowy element. No ale powiedzmy, że to pewnie tej partii trochę przysparzało popularności, no właśnie, że reformy mają polegać na tym, że będzie mniej państwa. Im mniej będzie państwa, tym bardziej odblokujemy ludzką przedsiębiorczość, innowacyjność, no i tym bardziej się to będzie wszystko rozwijać. Niedawno miałem przyjemność rozmawiania z szefem największej partii opozycyjnej i on mi powiedział coś takiego, że często rozmawiając z polskimi przedsiębiorstwami, przynajmniej parę lat temu jeszcze, że oni mają taką prosto zawsze oczekiwania, żeby podatki były jak najniższe i żeby płace były jak najniższe. I wtedy zacznie się wszystko rozwijać. Otóż po prostu to niedocenianie państwa i procesu, roli państwa w gospodarce rynkowej jest niewątpliwie jednym z mankamentów, prawda, tego ustroju, który zbudowaliśmy. To nie znaczy, że to państwo nie jest rozdęte, zbiurokratyzowane i zbyt duże. Ale właśnie papież pisał tam coś takiego, mówił w jednej z encyklik. Działalność gospodarcza, zwłaszcza w zakresie gospodarki rynkowej, nie może przebiegać w próżni instytucjonalnej, prawnej i politycznej.
Przeciwnie, zakładano poczucie bezpieczeństwa w zakresie gwarancji indywidualnej i wolności i własności. Naczelnym zadaniem państwa jest zagwarantowanie tego bezpieczeństwa. Brak tego poczucia bezpieczeństwa, towarzysząca mu korupcja władz publicznych i mnożenie się niewłaściwych źródeł bogacenia, łatwych zysków opartych na działalności nielegalnej czy po prostu spekulacji, jest dla rozwoju i dla porządku gospodarczego jedną z głównych przeszkód. Tak? Tutaj ktoś w rozmowie przy tym, że wspomniał o profesorze Kierzunie, który kiedyś pracował właśnie w Afryce. No i to jest właśnie taki argument, że jeżeli tak naprawdę to polega na tym, że im mniej, tym się szybciej kraje rozwijają, mniej jest państwa, no to Afryka powinna się najbardziej rozwijać, prawda? Tam są państwa upadłe. Więc w encyklice w Centissimus Annus wspomina, jak wiadomo, Jan Paweł II odwołuje się do encykliki Rerum Novarum, prawda? I tam mówi dużo o tej krytyce. W zasadzie zwraca uwagę, że papież Leon w zasadzie pokazywał dwa systemy, czy tutaj dwa systemy ideowe, i socjalizm, i liberalizm, prawda? Liberalizm, i teraz ów liberalizm krytykuje Jan Paweł II właśnie ze względu na ideę solidarności, tak? Powołując się, no, że właśnie nie można zbudować ustroju, który uchodził za dobry ustrój, no, który nie opiera się na ochronie ludzi słabych, biednych, prawda? Klas ubogich. Ale krytyka liberalizmu, którą znajduje mu Jana Pawła II, jest także krytyką liberalnej demokracji. Tak? Nie jest tylko krytyką liberalizmu gospodarczego, prawda? Jako pewnej doktryny kończy, nie jest krytyką oczywiście wolności gospodarczej, ale jest krytyką liberalizmu. No i tutaj, jak wiadomo, są zresztą ciekawe artykuły, w którym usiłuje się to nauczanie Jana Pawła II porównywać na przykład z takim teoretykiem liberalizmu politycznego jak John Rawls. No tutaj w zasadzie papież Jan II wskazuje na granice zasady większości, to znaczy krytykuje liberalną demokrację ze względu na taką wbudowaną czy tendencję do relatywizacji wartości. Tak? No i mówi tak, prawo przestaje być prawem, to jest akurat Evangelium Vitae, że mówi prawo przestaje być prawem, ponieważ nie jest już oparte na mocnym fundamencie nienaruszalnej godności osoby, ale zostaje podporządkowane woli silniejszego. I w ten sposób demokracja, która nie opiera się na wartościach, które nie podlegają negocjacji w jakimś sensie, tak? Przeradza się w system totalitarny. No i to się powtarza dosyć mocno i z tym wiąże się taka, znowu wówczas niechętnie słuchana w tych latach 90., kiedy myśmy byli, w jakim sensie może Polacy ciągle są zapatrzeni w tak zwany Zachód. Ja nie wiem dokładnie, co to jest ten Zachód. I są zapatrzeni w zasadzie w takie najgorsze cechy tego Zachodu, prawda? Znaczy, które najłatwiej jest imitować. Najłatwiej jest je przejąć, bo one są, no, powiedzmy, jakieś dobra konsumpcyjne, czy jakieś zachowania, które... Ja pamiętam, kiedyś rozmawiałem z takim, no właśnie, polskim naukowcem, powiedziałem, no dobrze, bo on mówił, zresztą sam kiedyś ukułem takie pojęcie modernizacji imitacyjnej i powiedziałem mu, no dobrze, to dlaczego nie imitujemy czegoś takiego, takie jest przedsiębiorstwo w Niemczech, Siemens się nazywa, Siemens, no moglibyśmy takie rzeczy imitować, prawda? Albo z Ameryki moglibyśmy przejąć Metropolitan Opera. Tam, byłem tam parę razy, jak mieszkałem w Nowym Jorku, no w tym sezonie odnieśliśmy ogromny sukces, bo dwóch polskich śpiewaków jest na otwarcie sezonu, Eugeniusz Oneginie śpiewa, więc mamy no, wspaniałe tradycje muzyczne i tak dalej, nie mamy takiej opery. Kiedyś powiedziałem w stosunku do moich kolegów uniwersyteckich, którzy są bardzo
krytyczni, jeżeli chodzi o różne inne dziedziny życia, że może byśmy się przyłożyli i postarali się, żeby uniwersytety były trochę lepiej w rankingach, tak? No ale to powinniśmy imitować, może te instytucje, może prawo, na przykład może z Niemczech powinniśmy przyjąć praworządność, tak? Są różne rzeczy, które... Ten młody człowiek się trochę zastanowił i po miesiącu mi odpowiedział, powiedział, że nie, nie, bo takie instytucje jak Siemens to muszą powstawać przez 100 lat, a może 150, prawda? Więc to jest ten, jakby jesteśmy zapatrzeni w instytucje Zachodu, w Zachód, niezupełnie też rozumiejąc, nie zawsze rozumiejąc i hierarchię wartości, sposoby funkcjonowania tamtych społeczeństw, ale też idealizując Zachód. No i znowu papież, jak wiadomo, był krytykiem, tak, ostrym. I to właśnie mu przynosiło to miano, czy to podejrzenie, że on może jest reakcyjny. Tak? Nie tylko mówił, że to jest cywilizacja śmierci, krytykował cywilizację śmierci, wręcz w Ewangelium Vitae mówi o kainowej, prawda, o cywilizacji. No ale właśnie zwraca uwagę na niesprawiedliwość. No największa, pisam przed, jedna z największych niesprawiedliwości współczesnego świata polega właśnie na tym, że stosunkowo nieliczni posiadają wiele, liczni nie posiadają prawie nic. Jest to niesprawiedliwość wadliwego podziału dóbr i usług pierwotnie przeznaczonych dla wszystkich. Jak wiemy, no te nierówności rosną. Zresztą Polska jest takim krajem we wszystkich statystykach, w którym najbardziej wzrosły nierówności, mierzone takim współczynnikiem Giniego. Albo ostatnio niedawno Wall Street Journal opublikował to był taki reportaż, ale też taka mapa interaktywna, internetowa, gdzie można sobie było oglądać posiadłości tych ludzi, którzy doprowadzili do tego kryzysu finansowego w 2008 roku, z tych z Lehman Brothers i tak dalej, prawda? Że można sobie, że oni wszyscy wyszli z tego jeszcze bogatsi. No jest coś w tym świecie bardzo. I zawsze oczywiście w tym u Jana Pawła II jest oczywiście no, obrona oczywiście życia. Obrona, wskazywanie, że postęp nie może być nigdy postępem materialnym, ale jest taka walka no, z czymś, co jest bardzo rozpowszechnione w dzisiejszych naukach społecznych. Ja to muszę też od czasu do czasu wykładam, jak wykładam socjologię, wstęp do socjologii, to opowiadam właśnie o różnych modnych teoriach, które no i na przykład te modne teorie głoszą coś takiego, prawda, jest ta słynna teoria płynnej nowoczesności. No taka w zasadzie taka opowieść, którą Zygmunt Bauman sformułował, albo Anthony Giddens, taki wybitny socjolog, napisał o indywidualizacji. Człowiek jest coraz bardziej zindywidualizowany, coraz bardziej życie polega na wyborze, jest coraz bardziej autonomiczny, coraz bardziej niezależny od innych ludzi. Na przykład Giddens pisze w jednej swojej książce, nie masz wyboru jak wybierać, tak? Że życie młodego, dzisiaj młodego człowieka jest takie trudne, bo nic mu nie jest zadane z góry, tak? Tylko on musi dokonywać refleksyjnie wyborów. No, takie trochę jest życie jak, prawda? Jak w supermarkecie, wchodzimy do tej Biedronki, się zastanawiamy, czy ten... No do jakiegoś innego, bo tam jeden jest jogurt, prawda? Czy z tych jogurtów, jaki mamy, czy Carrefouru, prawda, wybrać. I tak jakby tym ludziom młodym, znaczy tę teorię, oni nawet to jakby tak uważają, że na tym polega ich życie i dramat ich życia, że nie mają z góry pewnych stałych wzorów, tylko muszą się jakby dokonywać wyboru i są coraz bardziej niezależni od instytucji, że następuje taka dezinstytucjonalizacja życia społecznego. Prawda? No, wiadomo, że dotyczy to też rodziny i innych tego rodzaju instytucji społecznych. Otóż no to jest oczywiście absurdalny opis świata współczesnego. Dlatego, że to jest opis warstw takich, powiedzmy, średnich, życia warstw średnich, najbardziej zamożnych społeczeństwach. Na przykład ktoś kiedyś słusznie napisał przeciwko tej teorii,
że żeby prowadzić tego rodzaju życie, takiej powiedzmy niezależnej, wyemancypowanej kobiety, prawda, z Nowego Jorku na przykład, tak? Jest ta taka warstwa, to można obejrzeć w serialach amerykańskich. Państwo pewnie nie oglądają takich seriali jak Sex in the City albo tego rodzaju, ale jeżeli ktoś to ogląda, studenci, widzę, że pani ogląda, bo pani się śmieje, ale pani wie, jaki styl życia i o czym tam się mówi. To są bardzo ciekawe socjologicznie rzeczy, prawda? Ale ktoś powiedział tak, żeby tak żyć jak te panie, prawda? A to jest realny opis pewnej warstwy istniejącej w globalnym społeczeństwie. To one muszą na przykład, jeżeli chcą mieć rodzinę, opierać się na pracy migrantek, na przykład z Europy Wschodniej, tak? To znaczy życie, ta autonomia rzekomo, prawda? Ta swoboda pewnego typu życia zakłada nie tylko dobrobyt społeczeństwa, tylko zakłada pracę innych ludzi. No tak jest, no, tak jest bardzo często, powiedzmy też w takich rodzinach, które znam w Niemczech, tak? Kiedy oboje małżonkowie pracują, są nastawieni na karierę, to ktoś inny musi sprzątać ich dom, wyprowadzać psa, ewentualnie zajmować się dzieckiem. Nie wystarcza do tego tylko pomoc państwa, tylko muszą być ci biedacy, najczęściej z Polski, z Bułgarii, z Rumunii. Właśnie dlatego oni potrzebują Europę Wschodnią. Ktoś musi być kelnerem po to, żeby ktoś mógł być inżynierem i bankowcem. Oczywiście są wyjątki, jak wiem, od tej reguły, ale tak naprawdę cała ta Europa opiera się na tych, i Ameryka, na tych pracy, tych ludzi, którzy ci socjologowie tego nie opisują. I oni oczywiście nie opisują jeszcze innych ludzi. No i papież pisze w zasadzie w jednej z tych encyklik, pisze o wojnie silnych przeciwko bezsilnym. Mając na myśli nie tylko nienarodzonych, tylko mówi: życie, które domaga się większej życzliwości, miłości, opieki, jest uznawane za bezużyteczne, traktowane jak nieznośny ciężar, w konsekwencji odrzucane na różne sposoby. Człowiek, który swoją chorobą, niesprawnością, po prostu samą swoją obecnością zagraża dobrobytowi lub życiowym przyzwyczajeniom osób bardziej uprzywilejowanych, bywa postrzegany jako wróg, przed którym należy się bronić, którego należy wyeliminować. Powstaje w ten sposób swoisty spisek przeciw życiu. I dlaczego mówię, że te teorie są absurdalne? Bo jak się przyjedzie, no z jakiejś, powiedzmy z Azji się wraca do Europy, no to Europa, no przepraszam, dziś jest w zasadzie domem starców. Średnia wieku w mieście niemieckim jest ponad 40 lat, gdyby nie było tych emigrantów tureckich zwłaszcza i tak dalej. I Europa się starzeje, no i w gruncie rzeczy wszyscy wiedzą o tym, którzy zaczynają mieć kłopoty, że im jesteśmy starsi, tym jesteśmy znowu bardziej zależni od innych, prawda? Od instytucji i tak dalej. Ale co więcej, dotyczy to też młodych ludzi. Dzisiaj w Europie, no wiemy, że są kraje, gdzie jest bezrobocie wśród młodzieży 50% w Grecji i tak dalej. Ale nawet w takich krajach jak Niemcy, no dzisiaj edukacja młodego człowieka trwa do 30, mniej więcej, prawda? Człowiek staje się w tym sensie autonomiczną jednostką, finansowo niezależną w wieku 30. Więc są zupełnie inne procesy, niż ci socjologowie opisują. I o tych ludziach, i to jest znowu trafnie mówi Jan Papież II, że jakby się zapomina, tak? Nie tylko zapomina się oczywiście właśnie o śmierci, ale zapomina się, oczywiście się, można powiedzieć, tworzy się pewne instytucje specjalne. No, aby w Polsce, Niemcy, które rozbudowują, jest tam tak zwane, prawda, jest teraz tą podnieść, jest ubezpieczenie na pielęgnację. Każdy z nas, prawda, pracujący w Niemczech, jednocześnie nie ma tylko ubezpieczenia zdrowotnego, tylko pielęgnacyjne. Ale ten system pielęgnacji, no jeżeli ktoś byłby niesprawny, tak, natychmiast by upadł, gdyby nie to, że właśnie z tej Europy Wschodniej, tak jak my mówimy o wyludnianiu się tej Europy, nie napływali ludzie, którzy są gotowi tego rodzaju pracę podjąć, pracować właśnie w domach opieki społecznej i tak dalej. Więc to jest rzeczywistość społeczna, w której
która jest skonfrontowana z filozofią takiej omnipotencji, autonomii, indywidualizmu, nieustannego wyboru, który jest w zasadzie wyborem przyjemności. W tych większości w tych seriali amerykańskich ludzie nie pracują w ogóle. Oni przychodzą i odbywają się między nimi jakieś gry interpersonalne, prawda? No więc niezwykle ciekawą rzeczą, którą można znaleźć, no, Jan Paweł II też pisze w pewnym momencie właśnie o tym. I tutaj, jak powiedział, opis jest jak Zygmunta Baumana. Jak Zygmunta Baumana zupełnie. To znaczy, jak się zmienia stosunek do ciała. Tak? Tylko u jednego z tych znanych myślicieli jest to, że jest to opisane pozytywnie, że on mówi, ciało nie jest postrzegane, już jest postrzegane jako źródło przyjemności. Tak? No, to jest opisane, że ciało jest ciałem konsumenta. O ile na przykład no, w komunizmie ciało było ciałem producenta. No, wszyscy pamiętamy, nie wiem, człowieka z marmuru. Tak? Człowiek miał być zdrowy po to, żeby lepiej pracować i wytwarzać. No to dzisiaj to jest także w tej kulturze popularnej. Zresztą Polska, która jest zalewana taką, no już najgorszego sortu, prawda, takimi odpadami właśnie kultury zachodniej. No nie, no nie wiem, muszę powiedzieć, że to jest przerażające. No dzisiaj w hotelu włączyłem telewizję taką poranną i tam w zasadzie jest cały czas o tym, jak się upiększyć, prawda, co zrobić, siedzą takie. No więc właśnie to jest ten stosunek, no który w których oczywiście też ta płciowość no, jest jednym z elementów jako główne źródło, jedno z większych źródeł przyjemności. Tak? No i w tej myśli papieża, oczywiście to jest wszystko związane z pewną, no, z krytyką takiego antropocentryzmu nowoczesnego. Tak? To znaczy właśnie, że tutaj z tej perspektywy chrześcijańskiej, gdzie człowiek nie jest absolutnym władcą i samowolnym sędzią rzeczy, lecz, a tym bardziej życia, lecz sługą planu ustalonego przez Stwórcę. I na tym polega jego niezrównana wielkość. No to jest odrzucenie w zasadzie właśnie tej takiej antropologii wyboru czy omnipotencji. Teraz jakbyśmy popatrzyli na tym, co Jan Paweł II ma nam do powiedzenia o Europie, no to jak wiemy, tak, w Polsce bardzo często są dwa skrajne, spotykamy takie stanowiska albo postrzegamy Europę jako coś zupełnie pozytywnego. Taki jest europejska, taka nowa ideologia właśnie wszystkich też federystycznych. No albo odwrotnie też bardzo często ją demonizujemy. Podczas gdy Jan Paweł II no, widział w tej współczesnej Europie, nawet w pewnym momencie w takim swoim adhortacji pastorskiej, Ecclesia in Europa, mówi, że trwa w gruncie rzeczy pewnego typu walka taka, apokaliptyczna walka między dwoma Europami, prawda? Europą, która z jednej strony staje się Europą no, pochrześcijańską. Ja muszę powiedzieć, że czasami jak mam wykłady dla studentów niemieckich, to żartem mówię, jak mam jakieś odniesienie do chrześcijaństwa, to mówię, że Państwo pewnie nie wiedzą, co jest chrześcijaństwo, ale w środku Brem jest taki duży budynek, tam jest krzyż, to się nazywano kiedyś kościołem, no i tam właśnie się zbierali. A trzeba powiedzieć, że z Bremy wyszła, misjonowano Słowian, prawda? Stamtąd słynny jest Adam z Bremy i tak dalej, prawda? Ale no i rzeczywiście jest, i to papież to widzi, to znaczy opisuje to, mówi, że oczywiście na kontynencie europejskim nie brak cennych symboli chrześcijańskiej obecności, ale powstaje niebezpieczeństwo, że staną się one jedynie pamiątkami przeszłości. Tak? No istnieje takie dążenie do muzealizacji.
do muzealizacji chrześcijaństwa. I ta walka między jedną, no ja mówię, to dlatego podkreślam ten jego element walki, bo on sobie zdaje sprawę z takiej ambiwalencji tej nowożytnej europejskiej tradycji i przeszłości. I bardzo często w tych homiliach papieskich, też tutaj wygłaszanych, no pojawia się taki właśnie element, wyraźnie był on jakby zgorszony czy oburzony takim właśnie powiedzeniem, że my dopiero się będziemy europeizować, że dopiero staniemy się Europą, prawda? Że no nie tylko, jak pamiętamy, mówił o dwóch płucach zawsze Europy, jeszcze o prawosławiu, ale właśnie mówił o tym, że no Polska była zawsze częścią Europy i ma tej Europie coś do zaoferowania, tak? Właśnie w tej walce, która się toczy, prawda? Walce, która ma charakter no właśnie takiej walki jak z apokalipsy. O. I tutaj mówił nawet, że kościoły w Europie, tak? Mówił, kościoły w Europie są często wystawione na pokusę gaszenia nadziei. Tak? Tylu ludzi sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei. Stan ducha wielu chrześcijan jest podobny. O. No i to jest oczywiście pewien, myślę, że każdy, kto się zetknął też z chrześcijaństwem w Europie Zachodniej, na przykład w mieście, w którym ja mieszkam, w Bremie, ciągle są takie uroczystości burzenia kolejnego kościoła. Tak? I się zaprasza tych biednych, akurat z dziwnym zbiegiem okoliczności, najczęściej te kościoły, w których się msze polskie odbywają, no ale to już jakby, ale już no, właśnie bardzo często jest tak, że burzy się kolejne kościoły i kościół protestancki i kościół katolicki stają się w zasadzie, to są jedni z największych pracodawców w dziedzinie socjalnej, prawda? One już nie są miejscami modlitw, te kościoły, a zamienia się właśnie dla domy opieki, domów starców, jakieś żłobki i tak dalej. No zaczyna się właśnie istnieje też taki rodzaj gaszenia nadziei. I papież to zawsze podkreślał, znaczy mówiąc o przeszłości Europy, mówił o tym, no mówił o II wojnie światowej, którą przeżył przecież jako młody człowiek. No i zwraca uwagę, że oczywiście, że przemyślenie, doświadczenie Europy to jest przemyślenie też no, tych zbrodni, które w nich się dokonała, tak? Że to nie jest jakby czymś, co jest zewnętrzne wobec kultury europejskiej. Ja wczoraj na przykład mówiłem trochę o tradycji niemieckiej. No, można to odnieść jakby do tradycji europejskiej w ogóle, tylko jest coś, co się w samej Europie zrodziło. No właśnie, tak. W związku z tym nasz stosunek do Europy nie powinien być bezkrytyczny. Może już powoli muszę zmierzać do końca. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć może tak już skrótowo i hasłowo o jeszcze dwóch rzeczach. Otóż no, o jednej rzeczy, jak ogromną też rolę w tej myśli politycznej, społecznej, w takim nauczaniu społecznym Jana Pawła II odgrywało pojęcie narodu, który dzisiaj jest no, takim pojęciem, że nawet czasami już trudno, używamy eufemizmów, mówimy raczej społeczeństwo, zbiorowość. No, to najbardziej oczywiście
najdobitniej wyraził to w tym przemówieniu w Organizacji Narodów Zjednoczonych, kiedy mówił o prawach człowieka, ale mówił też o prawach narodów. I mówi, to co dotyczy pojedynczego człowieka, dotyczy też całych narodów. Obchodząc rocznicę wydarzeń 1939 roku, należy pamiętać także o tym, że przyczyną ostatniej wojny było zarówno podeptanie praw narodów, jak i praw osoby ludzkiej. Prawda? No dzisiaj bardzo często, dlaczego to jest jakby niezgodne, dzisiaj bardzo często się ten imperatyw budowy zjednoczonej Europy wyprowadza z tego, że się mówi, że to naród, próba budowy państw narodowych, oparcie porządku, ładu europejskiego na państwie narodowych, że to jest źródło wojen, prawda? Że to jest źródło nieszczęścia Europy. Prawda? Tutaj papież mówi, narody, tak, mają swoje prawa. Nie może być, nie można praw narodowych ze sobą, praw narodowych gwałcić, tak jak nie można gwałcić praw jednostki ludzkiej. No i inna rzecz, która jest uderzająca też w tej jego koncepcji narodu, o której można mówić, no właśnie, że on był jako osoba, no takim, ale też jako myśliciel właśnie w tym, co mówił, że nie ma u niego żadnej sprzeczności między uniwersalizmem a partykularyzmem, prawda? Bardzo często mówimy, albo ktoś jest związany swoim narodem, albo właśnie myśli w kategoriach ogólnoludzkich. Natomiast no tutaj po pierwsze jest też tak, że papież mówił o pojęciu ojczyzny i mówił, że to pojęcie ojczyzny ma nawet jakiś sens eschatologiczny. No, na przykład w tej książce Pamięć i tożsamość pisał w ten sposób. Odejście Chrystusa otwarło pojęcie ojczyzny w kierunku eschatologii i wielkości ojczyzny, a bynajmniej nie dobrało jej niczego, jej treści doczesnej. Wiemy z doświadczenia polskich dziejów, na ile inspiracja wiecznej ojczyzny zrodziła gotowość służenia ojczyźnie doczesnej. Wyzwalała w obywatelach gotowość do wszelkich poświęceń, dla niej poświęceń niejednokrotnie heroicznych. Święci, których Kościół wyniósł na ołtarze w ciągu dziejów, a zwłaszcza w ostatnich stuleciach, świadczą to w sposób szczególnie wymowny. No i on zresztą tę polskość, o czym, prawda, rozumiał w taki sposób, ja bym powiedział, niezwykle klasyczny, czy niezwykle tradycyjny, prawda? Na przykład jeden z ostatnich listów z okazji cudownej obrony klasztoru jasnogórskiego właśnie mówił tak. Klękając przed obliczem jasnogórskiej królowej, modlę się, aby mój naród przez wiarę w jej niezawodną moc i po obronę odnosił zwycięstwo nad wszystkim, co zagraża godności ludzkiej i dobru naszej ojczyzny. Polecam jej macierzyńskiej opiece Kościół na ziemi polskiej. Proszę o odwagę dla odpowiedzialnych za przyszłość Polski, aby patrzeni w postać ojca Augustyna potrafili bronić każdego dobra, który służy Rzeczypospolitej. A mimo to zdawał sobie też sprawę, że nasza historia ma inne też aspekty, inne też strony i ciemne, tak? I ciemne. No. I w tej homilii właśnie w związku w 91 roku na mszy beatyfikacyjnej ojca Rafała Chylińskiego mówił tak o Warszawie, o naszym tutaj mieście, którego niedługo idziemy do referendum, a niektórzy z nas nie. Otóż w ciągu dziejów Warszawa była widownią różnych wyborów i różnych decyzji. Wielu zapewne odzwierciedlała się miłość społeczna, miłość ojczyzny pośród jej wielorakich potrzeb, ale było także inaczej. No i stąd się pewnie ten rejtan tam pojawił. Trzeba nam w tym miejscu rozpamiętywać wielkość woli, a także jej małość, samolubstwo, interesowność, sprzedajność, a wreszcie i podeptanie wspólnej sprawy. Także ja może na tym skończę, bo miałem jeszcze coś powiedzieć na temat jego rozumienia
swojej roli jako intelektualisty, ale może na tym skończę, ale chciałem właśnie powiedzieć, że w tym obrazie, opisie historii Polski i takiej wierze, ja wierzę, że Polska ma w Europie do odegrania jakąś szczególną rolę. No, z drugiej strony, prawda, on wiedział i zdawał sobie sprawę, że były w tej polskiej historii no właśnie takie rzeczy i małość, i samolubstwo, i sprzeniewierzenie się dobru wspólnemu i że no właśnie, i że ten świat po 89 roku, no to nie jest, tak, to nie będzie odpoczynek dla nas, prawda, zmęczonych komunizmem, że Zachód nie jest idyllą, prawda, że Europa nie jest spełnieniem, nie jest spełnieniem wszystkich marzeń, że nie ma prostych rozwiązań, że nie jest tak, że komunizm zastąpimy liberalizmem, że są już jakby gotowe recepty, które możemy zastosować. Posłuchamy się tylko Harveya, Jeffreya Sachsa, prawda, i od razu to zastosujemy. I że ta walka o wolność w zasadzie, no właśnie, wolność nie jest dana raz na zawsze i trwa. I dzisiaj ja myślę, że ta właśnie jego filozofia polityczna jest aktualniejsza, jeszcze może bardziej aktualna niż była parę lat temu, kiedy mieliśmy nadzieję, że sprawy naszej ojczyzny podążają ku częściowemu, cząstkowemu przynajmniej polepszeniu sytuacji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu profesorowi za naprawdę wspaniały wykład i mamy nadzieję, że jeszcze pan profesor zostanie z nami, tak żeby państwo mogli zadać pytania. Proszę bardzo, kto z państwa chciałby zadać pytanie? Proszę bardzo, naprawdę jest okazja, żeby jeszcze pana profesora chwileczkę pomęczyć, czegoś ciekawego się dowiedzieć, także zachęcam. Proszę. Mówił pan o podejściu papieża do liberalizmu i socjalizmu, komunizmu. Znaczy tutaj chyba warto wziąć pod uwagę to, że taka jest tradycja Kościoła. Znaczy encyklika o bezbożnym komunizmie, jak sama jej nazwa wskazuje, mówiła o komunizmie i o tym, jak jest złym ustrojem, ale mówiła tam także właśnie o tym liberalizmie, który także jest tą, jak gdyby, drugą stroną zła. I no, jakąś zasługą papieża jest chyba właśnie większe upowszechnienie tej, znaczy przynajmniej próba tej świadomości, że zarówno ta jedna, jak i druga strona jest tak samo w zasadzie zła. Znaczy tak samo zawiera elementy złe, które, z którymi należy walczyć, czy nie poddawać się w każdym razie. No tak, tylko jak pan pewnie wie, no jak się patrzymy dzisiaj na tę epokę, która minęła, bo niewątpliwie jest tak, że kryzys zmienił nastawienie wielu ludzi. Można też zastanawiać się, czy nie jest tak, że właśnie upadek komunizmu, który był jednak wydarzeniem, no powiedzmy, w takim skali globalnej, no jednak zmienił sytuację na Zachodzie, a zmienił w ten sposób, a też można już powiedzieć, już kryzys komunizmu w latach 80., że to zwycięstwo takiego myślenia neoliberalnego stało się możliwe. No i myślę, że bardzo wielu ludzi myślało,
no, że to jest jakieś rozwiązanie. Przecież pamiętamy, że w Polsce nawet pojawiły się takie bardzo ciekawe próby, no, jako pewien problem intelektualny, to pytanie, jak można pogodzić liberalizm z chrześcijaństwem. Ja przypomnę tylko na temat pracy Mirosława Dzielskiego, była taka grupa w Krakowie. Zaraz w latach 90. na przykład byli tacy wówczas no, wpływowi też jako publicyści ludzie, jak na przykład ojciec Zięba, Maciej Zięba, który pisywał takie rzeczy. Wielu moich kolegów, którzy, to się zaczęło już w latach 80., pamiętam, że właśnie odkryto tam Augusta von Hayeka, prawda, czy kogoś, no dla nas, nie przypadkiem też dla Polaków, i to nie tylko z powodu tego, że oni akurat byli antykomunistami, no tak, ale no oczywiście też no, takimi postaciami właśnie był Thatcher czy Reagan, prawda? Że uważano, że i tak to jakby interpretowano, no czym się charakteryzuje komunizm? Komunizm to była jakaś omnipotencja właśnie państwa, obecność państwa, prymat polityki nad gospodarką, więc to się jakby nasuwało, prawda? To zwycięstwo liberalizmu było czymś oczywistym i ja myślę, że dzisiaj łatwiej się czyta tę krytykę liberalizmu, łatwiej jest przyjąć, niż wtedy w tych latach 90., no, gdzie wielu ludzi właśnie tak myślało, że odblokowanie inicjatywy, wolność gospodarcza, to jest niewątpliwie pewnym cenną rzeczą, że to no spowoduje. No właśnie, ale okazuje właśnie, ale nie wystarcza. No tylko jest pytanie, które ciągle stoi przed nami. Mianowicie, no dobrze, jak nie wystarcza, a coś się ukształtowało przez te 25 lat. I też ja bym powiedział tak, no nie jest tak, że jesteśmy bez sukcesu. No, to miasto jest tu. Gdyby dzisiaj przyszła zła wróżka i za pomocą różdżki czarodziejskiej jakby sprawiła, że zniknie wszystko to, co powstało w ciągu 25 lat, to byśmy nie uwierzyli, jak to kiedyś wyglądało. No, ja tą autostradę między innymi zniknęła. No, różne inne rzeczy by zniknęły. To znaczy, ja bym powiedział tak, ja jestem, jak Państwo wiedzą, no, krytykiem trzeciej RP, ale oczywiście osiągnęliśmy wiele jako społeczeństwo. Tylko jest pytanie, co dalej? I teraz, jeżeli jesteśmy niezadowoleni z koledzy liberałowie powiedzieli, ale nigdy w Polsce nie było prawdziwego liberalizmu i to jest. Prawdziwy liberalizm jest jedyną możliwością, prawda, rozwoju. A jeżeli nie jest, no to co jest? Wie pan, bo to jest to pytanie, czy my mamy jakąkolwiek odpowiedź na to, jak powinniśmy postępować dalej, prawda? Jaka jest właściwa polityka gospodarcza, jak budować państwo, no, które będzie praworządne. No i właśnie, no, to jest, na przykład papież mówi tam o czymś takim, prawda, krytykując liberalną demokrację, mówi, że ona ma takie jednak skłonność do relatywizmu. I rzeczywiście, jak pan wie, no, w współczesnej myśli politycznej, filozofii politycznej jest taka wielka zawsze problem, co zrobić z ludźmi religijnymi w demokracji. Tak? Czy można im dać w ogóle możliwość się wypowiadania, prawda? Czy ktoś, kto uważa, że przerywanie ciąży, aborcja jest zabijaniem nienarodzonych, ma prawo przemawiać w Sejmie, czy nie ma przemawiania w Sejmie, prawda? I tak dalej. No, jak wiemy, no był taki incydent. No i to jest dosyć, prawda? Znaczy, czy musimy, czy jeżeli ktoś ma tak moc, ktoś ma poglądy, które nie podlegają negocjacji w tym sensie, prawda? Bo ktoś kiedyś taki, Richard Rorty, taki filozof powiedział, religia jest antyliberalna sama z siebie, bo ona oznacza koniec refleksji, koniec, prawda? Taki koniec konwersacji, no bo mówimy, ja w to wierzę, prawda? Albo to jest objawienie, nie może. Więc czy religijni ludzie mają, jakie jest ich miejsce w życiu publicznym? Jak Państwo wiedzą, no właśnie tenże Habermas, który kiedyś
napisał taki dosyć słynny tekst, on mówi, w zasadzie należy dokonywać przekładu z języka religijnego na jakiś język ogólny, prawda, który byłby dopuszczalny. Ale to jest jakby, to jest pewien problem. Czy możemy mieć demokrację liberalną, czy istnieje jakikolwiek inny system w sytuacji, kiedy społeczeństwo jest zróżnicowane, tak? No. Jest zróżnicowane. Czy nie jest tak, że to musi się opierać na pewien modus vivendi? To są bardzo trudne pytania, tak? Czy możemy, czy możemy w Polsce zbudować inny system gospodarczy niż ten, który nam tenże globalny kapitalizm narzuca, tak? Jeżeli dokonamy innego wyboru w 2014 roku, to inwestorzy się wycofają na przykład, to rynki finansowe nas ukarzą, prawda? No to będzie, czy jest tak, że w gruncie rzeczy już nic nie jesteśmy w stanie niczego zrobić, nie jesteśmy niczego w stanie zmienić w życiu publicznym, no bo każdy z nas może żyć oczywiście w życiu. Także no to jest, to uważam, że to jest. Natomiast ja bym powiedział tak, czytając Jana Pawła II, z tego, co miał nam do powiedzenia w 1991 roku, ja się zgadzam z tym takim, że on miał niesamowicie duże oczekiwania wobec Polaków, że był o wiele bardziej świadomy, teraz mówiąc tak już, że pracując na tak wysokim stanowisku na Zachodzie, prawda, czym to jest, tak, bo ów Zachód i jaka jest jego sytuacja. I myślę, że tak naprawdę no właśnie ten opór, który wówczas postawiono, to nie polegał, bo pewnie ci wybitni intelektualiści pisali to, będąc głęboko przekonani, że mają rację, że Polsce grozi teokracja. Nie sądzę, żeby papież nawoływał wtedy do teokracji, tylko chciał pokazać, że na innych zasadach powinniśmy oprzeć życie społeczne. Wtedy się to nie udało. Pytanie jest, czy 25 lat potem jesteśmy w stanie to zrobić i czy tego chcemy, czy też to nie jest możliwe. No to jest pytanie, które myślę, jeżeli ktoś traktuje poważnie Jana Pawła II i jest takie zdanie, które tutaj nie przeczytałem, to mówi, ja was proszę, prawda? I on jeszcze raz się odwołuje w tym 91 roku, mówi, powiedziałem, że tak, stąp, żeby Duch Święty stąpił i odnowi oblicze ziemi, powtarzam to znowu i proszę was, prawda? No i no to powiedzmy, ta prośba jest dla nas zobowiązaniem, tak? Czy jesteśmy w stanie ją zrealizować, no to jako społeczeństwo, to jest wielkie pytanie. Tak jak no inny wielki Polak też nam, powiedzmy polityk, może nie tego, Jan Paweł II jest największym Polakiem XX wieku, ale teraz akurat przygotowałem, trochę czytałem te encykliki papieskie, ale przedtem kończyłem tekst o Lechu Kaczyńskim i Lech Kaczyński w takim wywiadzie z Łukaszem Warzechem to często powtarzał, mówił coś takiego, że ktoś mu powiedział, polityk, nie wiem, Sarkozy, że Turcja to jest poważne państwo i on by chciał, żeby Polska była poważnym państwem. No i teraz to, znowu to też jakieś przesłanie tych wielkich zmarłych, prawda? Czy stać nas na to, żebyśmy zrobili poważne państwo, że Polska była poważnym państwem? Ja myślę, że gdyby Polska była poważnym państwem, to byłaby bliżej. No, jest trudno być na miarę tego, kto nam zakreślił, tej misji, którą nam tutaj przedstawił Jan Paweł II, no, ale byłaby bliżej temu, co Jan Paweł. Ale to też to jest pytanie, czy jest stać nas na to, żeby być poważnym państwem. Także to jest taka moja refleksja po pana uwadze, no, że... Pan mówił o solidarności, o której mówił i papież, i do której nawiązywał także prezydent Kaczyński. Wie pan, ja często jeżdżę po kraju, byłem niedawno na ziemi lubuskiej i rzeczą uderzającą w tych spotkaniach jest, że
bardzo często takie spotkania przychodzą ludzie do pierwszej Solidarności. Ale ja miałem takie wrażenie, znowu to może jest niesprawiedliwe, że, bo miałem jednocześnie spotkanie z młodzieżą, że w jakimś sensie jest to pokolenie tragiczne, zwłaszcza właśnie to widać w tych mniejszych ośrodkach, tak zwanej prowincji, gdzie widać, no byłem w takiej miejscowości, która była kiedyś miastem przemysłowym, teraz nic z tego nie zostało, nic tam nie ma. Że też to pokolenie Solidarności, które było niezwykle dzielnym pokoleniem, które teraz się zajmuje opisem, tak, swojego życia w książkach historycznych, żeby oddać sprawiedliwość różnym osobom, które inaczej zostaną zapomniane, a inne są heroizowane, może nadmiernie albo za bardzo, że ono może za mało przekazało temu następnemu pokoleniu. Że to jest jakoś, że nie było. To jest ciekawe, że to pokolenie potem transformacyjne, no oprócz tego, że oczywiście ja z racji mojego swojego zawodu mam ciągle do czynienia z młodymi ludźmi, oni oczywiście wszystko wiedzą, co to jest Solidarność, ale to są takie hasła, to są takie puste, tak jak Jan Paweł II, to są, należy pozytywnie się o tym wypowiadać, ale ponieważ to jakby właśnie w tym nie ma żadnej prowokacji, w tym nie ma czegoś, co nas pobudza, nie ma niczego, co jest aktualne, coś, prawda? Ci młodzi ludzie bardzo często mówią o tej Europie, to naprawdę to jest tak, niedawno studenci przygotowali referat i naprawdę mówili o tej Europie, jak kiedyś mówiono za moich czasów, jak ja byłem w szkole Związku Radzieckim, prawda, jako ojczyźnie proletariatu. No tak się tam powtarza, że to tam, prawda, że tu pan Barroso jest najważniejszy na świecie, ten w Europie. I natomiast to coś z tego pokolenia Solidarności, ten etos taki działania na rzecz społeczeństwa, to nie zostało przekazane, bo być może ta rzeczywistość była tak zupełnie różna, że ci rodzice, a teraz dziadkowie, nie byli nic w stanie temu pokoleniu przekazać. Tamto interesuje się to nowe, czymś zupełnie innym, czyta inne rzeczy, ogląda inne filmy, posługuje się innymi środkami komunikacji. I to jest jakaś tragedia, prawda? Tragedia nieciągłości między pokoleniami, tak? Być może, że to się zmieni, być może łatwiej jest rozmawiać z wnukami, taka jest teza zawsze, niż z dziećmi. No i w tym sensie ja się zawsze odwołuję do tej tradycji Solidarności, tylko pytanie, na ile ona jest żywa i na ile ona nie jest unieszkodliwiana, wie pan, przez takie ceremonie, tak? Bo ona, Solidarność jest w tej chwili elementem takiej państwowej ideologii. Się mówi, no była Solidarność, tam był taki na przykład dzielny prezydent Komorowski, on już tam, prawda, i oni walczyli o to, co jest. No i mamy to, co jest, to jest jeden z najlepszych z możliwych światów, innego nie będzie. Jestem młody, teraz muszę się tak uczyć dobrze i znaleźć pracę i tak dalej, żeby właśnie nie pracować w tej Biedronce, tylko gdzie indziej. Jak się nie uda, to wyjadę do Londynu albo do Dublinu. No i jakoś sobie tam poradzę. No to tak jest myślenie, ale świat to nie jest pokolenie, które by się buntowało albo chciałoby świat poprawiać, niestety, prawda? Na pytanie, na przykład właśnie tutaj były te wątki o kapitalizmie, gdzieś pamiętam rozmowę z studentami i pytam się, no dobrze, no ale co ta Polska wytwarza, tak nawet z zainteresowaniem się, jakie produkty? I jeden student mówi, ja nie wiem, ale jestem pewien, że coś wytwarza, jakiś produkt, który no i... I to nawet właśnie jest przyjmowane, naprawdę ci, a to są już ludzie 93, 4, 5 roku, komunizm dla nich, prawda? Bo to też jest tak, że my widzimy pewne analogie, ja na przykład widzę pewne analogie w postaw w moim środowisku akademickim latami 70. Wiem, że ten komunizm nie był taką zupełnie jednoznaczną postawą i też, że nie wszyscy byli w Solidarności, niektórzy byli z OMO, a nie, prawda? I tak dalej. Ale to znowu jest jakaś bajka i teraz co było najgorszego w komunizmie? Co było najgorszego w komunizmie? Że nic w sklepach nie było, tak? Nie ta pustka ideowa, o której Jan
Paweł II mówi, bo nikt nawet nie pamięta, co to był marksizm. Jak kiedyś spytałem się swoich studentów krakowskich, tak zapytałem się, no a państwo widzieli kiedyś komunistę? A oni mówią, nie, nie widzieliśmy nigdy komunisty. Ja mówię, no ale ten podręcznik, który tu czytacie, państwo dałem, to ten profesor tej socjologii, który napisał ten podręcznik, to był komunistą, no przynajmniej był członkiem partii, był marksistą i tak dalej. Prawda? Bo ten komunista to jest jak marsjanin, tak? Oni mówią, nigdy w rodzinie nie mieli żadnego komunisty. Ja mówię, to jest niemożliwe, bo jak ja pytam na przykład moich studentów niemieckich, starszych, bo teraz to już nie starszych, kiedyś pytałem, czy był, znaczy to akurat nie oficjalnych, ale powiedzmy w kuluarach rozmowach, no to wszyscy mówią, że był w domu, był w rodzinie jakiś nazista, tak? Narodowy socjalista i ten był zawsze takim szczególnie dobrym człowiekiem, który by muchy nie skrzywdził i paradoks rodzinny polegał, że ten najlepszy wujek, czy tam cioteczny wujek, stryjeczny wujek, że on, ten najlepszy człowiek jakoś był uwikłany i był członkiem NSDAP. Otóż myśmy, prawda, to znaczy jest tak, że tę rzeczywistość polską oni porównują z jakimś mitycznym okresem takiego kompletnej zapaści. No a teraz jest w zasadzie właśnie ten najlepszy z możliwych światów, no który jest właśnie realizacją tego, o co walczyła Solidarność i o co walczył Jan Paweł II. Kiedyś też taki bardzo miły student, bo często studenci z Polski przyjeżdżają do mnie na Uniwersytet w Bremie w ramach tam programu Sokrates Erasmus. I on mówi, a przecież my mamy w Polsce te wszystkie sklepy. Który i Mango, i Zara, i ten, ja nie znam tych wszystkich sklepów, które on mi wyliczał, tak? No i to racja, to znaczy nie ma, prawda, nie ma tej przepaści takiej cywilizacyjnej, nie ma tego wszystkiego, co nasze pokolenie pchało do tego buntu, no bo, prawda, bo życie codzienne było takie, ja pamiętam, dla mnie to najgorsze, to było coś takiego, takie były czasopisma jak Studia Filozoficzne, jak się brało to do ręki, to jakaś taka nuda duchowa też, prawda, która była rzeczywiście tu wspominana przez papieża. Ale to wszystko zaniknęło. W gruncie rzeczy możemy dzisiaj mieć każdą książkę, którą chcemy, dlatego nikt prawie już książek nie czyta w Polsce, prawda? I wszystko niby jest. Jest wszystko tak, jesteśmy takim prawie Zachodem. A właśnie, jak jesteśmy niezadowoleni, to możemy wyjechać do tego. I w związku z tym, no to jest pytanie, no, tak, gdzie jest ten impuls niezadowolenia i w jaki sposób moglibyśmy, i czy w ogóle mamy jeszcze siłę na to, już nie mówię, żeby rechrystianizować Europę, prawda? Ale na to, żeby przecież dzisiaj nie o to, że my dokonamy jakiejś przemiany Europy, już w ogóle o tym nie mówimy, prawda, jak w 2004, tylko że w ogóle jeszcze obronimy coś z siebie, prawda, że nam pozwolą być takimi, jakimi jesteśmy, jakimi chcemy być. No, wybraliśmy takich polityków do parlamentu, no, nawet w Niemczech nikt by nie powiedział, że musimy się wyżyć z Niemiec kości, prawda? No, a to pada jakby oficjalnie, tak? Wybieramy polityków, znowu, nawet jak państwo wiedzą, dzisiaj się odkryto, jak to pedofilstwo wśród tych zielonych, prawda? A ci zieloni, nawet w tym okresie, kiedy weszli do Bundestagu, nie zachowywali się tak, jak niektórzy, no jak ta naćpana Hołota, że cytuję, klasyka. W polskim Sejmie, bo to, prawda? W Niemczech w tej chwili na przykład się dyskutuje na temat koalicji i w zasadzie do tej pory jest kompletnym tabu, być może to się zmieni, ale może dopiero przy następnych wyborach, jakakolwiek współpraca z postkomunistami. Inne partie nie chcą współpracować z postkomunistami. Kiedy był kandydat z tej partii na chyba ze 4 albo nawet 8 lat temu, nie, 4 lata temu, na no, ichniejszego tam wicemarszałka Bundestagu, tak, przewodniczącego, no to
wszyscy wstrzymywali się od głosu, nie można go było wybrać, mimo że według regulaminu czy ich sejmu no, należało się to stanowisko. Więc w Polsce jest tak, w Niemczech jest jednak tak, że bycie tajnym, świadomym współpracownikiem dyskwalifikuje pisarza na przykład, prawda, albo kogoś. No. A w Polsce już można powiedzieć, to jest oficer, który mnie zwerbował i pozostać dobrem narodowym. Tak? Także i co więcej, to znaczy, no znowu, no więc to jest pytanie, które powinniśmy sobie stawiać. No, tak. Proszę, kolejne pytanie. Ja przede wszystkim chciałem bardzo podziękować panu profesorowi za ciekawy wykład i inspirujący. Teologią się zajmuję od 20 lat, a mimo wszystko usłyszałem coś nowego dla siebie. Chciałem zapytać o coś, właśnie, pytanie takie urodziło się właśnie w trakcie pańskiego wykładu, właśnie banalne, ale to może mimo wszystko zadam. To właśnie inspiracja pańskiego wykładu. Dlaczego, i to właśnie chciałbym szczególnie pana jako socjologa o to zapytać. Pańskim zdaniem, dlaczego w Polsce praktycznie nie ma, nie było projektu politycznego, który odniósłby sukces, ale prawdziwy sukces, projektu politycznego partii, która nie wstydziłaby się i programowo, i otwarcie, chociażby z nazwy, nawiązywać do dwóch tradycji, do tych dwóch filarów, o których pan wspomniał u Jana Pawła II, czyli z jednej strony do chrześcijaństwa, a z drugiej do narodu, czyli chrześcijaństwo chrześcijańsko-narodowe. Był jeden projekt, który się tak nazywał, pewne zrzeszenie, które no, było połączeniem bardzo różnych ludzi, to okazało się po wielu latach, wielu prawych, ale i wielu nieprawych niestety, ale jak pańskim zdaniem, dlaczego coś takiego nie może się udać? I ja nie pytam o przyczyny zewnętrzne, czyli o przeciwników, bo to, że oni są zainteresowani w tym, żeby takie projekty zniszczyć, no to jest oczywiste dla mnie. Ale dlaczego w polskim narodzie nie ma na tyle siły, żeby skrzyknąć się i taki projekt zrobić? No jest, są różne, to pewnie odpowiedź nie jest prosta. No. Ja pamiętam, że były takie formułowane takie odpowiedzi, na przykład zwracano uwagę na to, że w zasadzie nigdy, też przed wojną, Chadecja nie była silną partią, tak? No rozumiem, bo to jeszcze trzeba by było dokładnie, musielibyśmy dokładnie porozmawiać, jakie byłyby treści ideowe tej partii, prawda? Jak wiadomo, były jakieś takie próby, no tam Akcja Katolicka była, w jakim sensie można powiedzieć, no nie wiem, te działania polityczne, które Maryk Jurek podejmował, no tak, prawda, no więc, które się nigdy nie cieszyły, no i to w gruncie rzeczy tego typu poparcie, jakie można by było oczekiwać, jakie oczekiwano zresztą w pewnym sensie zawsze z zewnątrz, no bo z zewnątrz, ja mówię z zagranicy, zawsze nas postrzegano jako kraj niezmiernie katolicki, tak? No ale no widocznie, ale nawet jeżeli pan mówi, że nie chodzi panu o Chadecję, no to nawet nie udało nam się takich partii stworzyć właśnie jak CDU czy CSU, prawda? Bawarska, no, która teraz uzyskała większość. Ona często jest jakimś przykładem dla, prawda? No dlatego powiedzmy konserwatywnego. No być może jednak to jest związane z pewnymi cechami polskości, może z typem religijności, który jest może z jakimś takim, na pewno z takim, oczywiście z jakąś ogólną sytuacją w tym sensie, że pewnego typu pojęcia stały się
w jakimś sensie anachroniczne, jak mówię, pojęcie naród, które jest z tym językiem, który przychodził z zewnątrz. Na pewno to jest wynik oddziaływania no, tej laicyzacji, prawda, z okresu komunistycznego. Ja bym powiedział, może jest związane to trochę z taką naszą anarchizującą naturą, tak? No, która jest też, no bo naprawdę rozumienie demokracji jako czegoś, jest takim właśnie ustrojem wolnego wyboru. Ja pamiętam, kiedyś podróżowałem pociągiem sypialnym między Warszawą a Niemcami w latach 90. Kiedyś wszedłem, ja strasznie jestem wrażliwy na palenie. I jak ktoś, już w przedziałach nie można było palić, ale palili ludzie mimo zakazu w korytarzu. No i wchodzę i stoi pewien osobnik i pali papierosa i wiadomo, że już w zasadzie cała noc będzie nieprzespana. I mówię, wie pan, no może pan, dlaczego pan pali? Tu nie wolno w zasadzie. On powiedział, przecież mamy demokrację, prawda? I to jest, no właśnie, jest jakby to związane, ja mówię, typ religijności, no który, no bo przecież to też nie jest tak, że naprawdę Polacy kochali, kochają Jana Pawła II, no ten wybuch o rozpaczy po jego śmierci, gdzie potem, no ja pamiętam też taką dyskusję, doprowadziliśmy z kolegami, no to pojęcie pokolenia JP2, prawda? Ale nigdy się nie udało przetworzyć tego w nic stałego, tak? Być może to jest związane z tym, że tak jest wygodniej. Ja na przykład, w ogóle uważam, że, bo tak się zastanawiałem, no dlaczego niektórzy politycy są popularni, a drudzy niepopularni. Dlaczego na przykład teraz w rankingach zaufania, jeżeli w ogóle wierzymy tym sondażom, dlaczego na przykład tak wysoko jest Bronisław Komorowski? Bo nic nie robi, niczego nie wymaga, tak? Nie mówi nic takiego, no właśnie, prawda? Że najlepiej jest, że być może my nie lubimy tych wszystkich, którzy od nas czegoś wymagają, tak? Że nie lubimy takich polityków, którzy mówią, że coś powinniśmy zrobić, prawda? Nie lubimy, oczywiście utożsamiamy się wtedy w tym nieszczęściu tego komunizmu, kiedy Jan Paweł II, oczywiście nam to trochę, to był snobizm, trochę nam imponowało, że on, no właśnie tak, jest na tym zachodzie i tak dalej i był jakimś oczywiście znakiem nadziei świata zewnętrznego, że nie zapomniał. Natomiast nie lubimy, kiedy nam, Polacy pewnie nie lubią, ktoś od nas czegoś żąda, wymaga, coś nam narzuca, coś, no, tak bym to tłumaczył. No. Ostatecznie wszystkie prawie te partie, które istnieją, no, poza wyjątkami, no, PSL, często mają albo skrzydła chrześcijańskie, albo do chrześcijaństwa się odwołują. Mniej jest pewnie odwołania się właśnie do narodu, bo też to oskarżenie o nacjonalizm jest dzisiaj takim, no, podstawowym oskarżeniem politycznym, tak? Albo się mówi populista, albo nacjonalista. No, to jest w zasadzie dzisiaj prawie taki w Europie wyrok śmierci na kogoś, prawda? Teraz byłem niedawno na takim spotkaniu Stowarzyszenia Kościołów Protestanckich w Turyngii. I tam był były ambasador węgierski w Niemczech i miał taki, opowiadał trochę o Węgrzech, jak to jest. No i robił to bardzo dobrze, bardzo zręcznie, bo najpierw mówił w zasadzie o tym, jak Węgry cenią Europę, integrację europejską, a potem przeszedł do polityki Orbana. No i mówił, że ale Węgry by chciały, żeby były przestrzegane traktaty europejskie, te które zostały podpisane, żeby nie wykraczać poza te traktaty, a poza tym jest tak, że no, istnieją zagrożenia w rodzaju na przykład monopolu bankowego i że oni teraz właśnie dążą do tego, no bo to jest jakiś eksperyment zbudowania innego trochę kapitalizmu, tak? Własnego kapitalizmu, że oni się starają tę wszechmoc tych międzynarodowych banków
teraz zmniejszyć i zungaryzować te banki. I ta publiczność niemiecka to wysłuchała takie, ale potem mieliśmy takie spotkania w grupach i oni mówili, zadali mi pytanie, ja trochę wyjaśniałem, jak to jest w tej Europie Środkowej, ja powiedziałem, no pan nam to dobrze wytłumaczył, bo już my się baliśmy, że to, co ten ambasador mówił, to takie jest nacjonalistyczne. Prawda? No bo to jest, bo on mówi, że no, wie pan, no jeżeli na przykład, ja często mówię, a naprawdę byłem jedną z pierwszych osób w Polsce, które publicznie na przykład mówiłem o tym w TVN, mówiłem, że w Polsce na przykład niezdrowa jest struktura własności mediów. No, że nie może być tak, że większość mediów, zwłaszcza prasy regionalnej, należy do inwestorów z kraju sąsiedniego. No i to każdy wolnorynkowiec to uchodzi, prawda, bo to jest naruszenie pewnego tabu, tak? I to już uchodzi, można powiedzieć, na to, prawda, no jak to, przecież kapitał nie ma narodowości, więc jak ktoś zwraca na to uwagę i tak dalej. Więc ja myślę, że to jest też związane, dlaczego to się nie udało. Może, a może też nie udało się też dlatego, że politycy lubią się powoływać na różne wartości, które się w ogóle nie trzymają potem w życiu publicznym. No bo większość, prawda, no to też jest bardzo, bardzo, bardzo łatwo się powołać na coś, ale trudniej jest, no wszyscy prawie mówią o dobru zbiorowym, o pomyślności, o czyznie, o podporządkowaniu, no ale to nie jest, chociaż no oczywiście są różnice programu, ale powiedziałem ten, na przykład no znaczna część, bo ja zacząłem od tego, jak to właśnie w latach 80., znaczy znaczna część tych osób, które w latach 80. jakby odkrywało tradycję chrześcijańską, zbliżały się do kościoła. Ja znam jakieś takie przypadki jakichś gwałtownych nawróceń, jakichś osób i tak dalej. No potem nastąpiła w latach 90. znowu znowu stali się właśnie na nowo liberalni. No. No tenże na przykład Leszek Kołakowski, no który właśnie dla wielu ludzi był bardzo takim ciekawym myślicielem, no bo pisał tam, czy diabeł może być zbawiony, prawda, albo taki horror metafizykus. On był człowiekiem religijnym potem, ale potem już zaczyna znowu przestrzegać przed teokracją, przed... Także to też była taka ewolucja polskiej inteligencji, no, taka jej fluktuacja, która... Ja pamiętam właśnie takie rozmowy, kiedy no nagle na przykład odkrywano tradycję romantyczną polską. No w stanie wojennym, kiedy ludzie właśnie się zbierali w takich salkach tej, słuchali pieśni Gintrowski, pamiętam, prawda? I śpiewał piosenki z powstania styczniowego i tak dalej, prawda? I wszyscy, i dzisiaj ci celebryci, ci wszyscy aktorzy, tam ten Olbrychski, ten Wajda, prawda? I oni wszyscy byli wtedy, no byli tak sobie niezmiernie, że tak powiem, narodowo, no tak jakby pan mówił, no była ta narodowa symbolika i ta symbolika taka właśnie niezwykle chrześcijańska, a potem jakby jak ręką odjął, nie? Potem znowu odwrócił. I to jest ciekawe, to znaczy, bo ja myślałem, że zawsze, że to już potem nie wróci jakby do tego stanu. Nie, ale bardzo szybko jakby odkryli tą... Słucham? No właśnie to jest trochę takie dialektyczne, no bo już nie wrócili, nie jest tak, że ktoś wyjdzie i powie Róża Luksemburg. Na przykład w Niemczech mamy taką, jest taka właśnie, ona się nazywa Sara Wagenknecht i ona jest nazywana nową niemiecką Różą Luksemburg. Taka jest trochę tego, trochę ładniejsza niż Róża Luksemburg, która była kulawa, jak wiadomo, no ale no to takich postaci nie ma w polskiej scenie politycznej, tak? Nikt nie powie. No ale właśnie potem się okazało, że ten właśnie taki liberalizm i tak dalej jest jakąś taką wygodną opcją. No, połączony z miłością, taki lewicowość kulturowa połączona z miłością do kapitalizmu i konsumpcjonizmu, prawda? No to jest jakby ten, i że to jest jakby ten model zachodni. Jak wiemy, no Zachód jest trochę bardziej skomplikowany, no ale
I to pewnie dlatego tak się nie udało. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze może chciał już powoli... Proszę bardzo, jeszcze, także to już będzie ostatnie pytanie. Może ostatnie, właśnie. Dziękuję. Nawiązując do słów Pana profesora o Niemcach oraz do przyszłego wykładu o chrzcie Polski, chciałbym zwrócić uwagę, że władca frankoński, który sam nazywał siebie cesarzem po rzymsku, Karl, od którego słowa zrodziło się polskie słowo król, nazywany był i jest Słowianobójcą. On nam wyrżnął Słowian połapskich. I taki polski historyk, nazywa się Tusk, odbiera odznaczenie imienia tego właśnie Słowianobójcy, który rozszerzał dziedziny. W Anglii do dzisiaj, 1200 lat potem, używa się określenia parszywy Karolek, mając na myśli właśnie tego Niemca, który chciał zjednoczyć Europę. Jak możemy my, Polacy, zwracać uwagę Niemcom, że oni w swojej walce, występując ciężkiej, nie mogą żądać od wszystkich innych, żeby razem z nim boksowali się? No, ja myślę, że to troszeczkę jest inny temat. Wczoraj w klubie Ronina dużo rozmawialiśmy, a ja bym powiedział tak, no... nikt tych, bo przed Tuskiem otrzymał tę nagrodę, jak pan pewnie wie, jeszcze Bronisław Geremek, tak? I wie pan, no to jest tak, że jest jakaś w tej Europie, która no, komunikuje się coraz bardziej intensywnie i w ten sposób, no jest jakieś wyobrażenie o przeszłości, o... jest jakaś mapa aksjologiczna, są jakieś świetlane postacie, do których właśnie Karol Wielki się zalicza. Niektórzy, ja mogę powiedzieć tylko jak anegdotkę, że kiedyś zastanawialiśmy się, żeby w Bremie założyć Instytut Studiów Europejskich i wtedy ktoś zgłosił taki pomysł, ale jaki patron takiego instytutu? I wtedy ktoś zgłosił i powiedział, a może nazwać to Katarzyny II. I ta osoba jest bardzo miłą osobą i tak dalej, ona nie wiedziała, że może Katarzyna II nie jest taką jakby postacią dla wszystkich Europejczyków i myślę, że tak dla wielu te pana zastrzeżenia wobec Karola Wielkiego też byłyby niezrozumiałe, ale ja powiedziałbym, że to jest trochę nasza wina i trochę tego, że nasz wkład do tej Europy jest ciągle za mały, no, że my nigdy nie powiedzieliśmy, no, ostatnio zdobyliśmy się na to, że powiedzieliśmy wreszcie Niemcom i to powiedział nawet nasz minister spraw zagranicznych, ostatnio Radosław Sikorski w tygodniku Die Zeit, że jednak my sobie wypraszamy, żeby oni pokazywali na żołnierzy AK jako antysemitów. No. A ponieważ my im takich rzeczy nie mówimy, my im je przedstawiamy, jak my widzimy Europę, na jakim gruncie chcemy się z nimi spotkać, a gdzie są te granice i tutaj nie mamy, prawda? I że oni, my ich nie zmuszamy do tego, żeby oni naszą wrażliwość brali poważnie, tak? Żeby oni, bo nie jesteśmy państwem poważnym, i nie jesteśmy narodem poważnym, tak? Bo nie traktujemy się dostatecznie poważnie. No i w związku z tym nie traktują nas poważnie, więc dają nagrody no, takie, jakie mają i temu najlepszemu Europejczykowi, no, jakim według ich wyobrażeń jest właśnie premier Donald Tusk. I taką Europę nam budują. I to jest tak samo jak w Polsce. Jak nie będziemy się buntować, to zbudują nam taką telewizję, jaką, tak? To będzie takie radio, jakie jest, jak nie będziemy. Będziemy mieli takiego prezydenta Warszawy, jakiego nam narzucą i tak dalej. Taką samą będziemy mieli Europę i być może my tak trochę się uśmiechamy z powodu naszego mędrca europejskiego, ale być może nam takie państwo za chwilę zbudują, jak my nie powiemy, że tego nie chcemy takiego państwa. Więc to no, zależy, to jest praca naszych historyków, socjologów, nas wszystkich, żebyśmy tym innym tłumaczyli. No, oni oczywiście nas starannie i świadomie ignorują. Tak? No, i wtedy taka kampania, którą rozpoczyna Adam Michnik, mówiąc, że Europie zagraża faszyzm, no to przecież tutaj się ten faszyzm właśnie odbywa. To chodzi o to,
żeby Pana nie było słychać, mnie nie było słychać, prawda? I tak dobrze, że jeszcze możemy się spotykać w takich miejscach i ze sobą rozmawiać. Jesteśmy. No ale to właśnie, to są wszystko zabiegi, które mają udaremnić nasz udział w, no w tej walce, o której Jan Paweł II mówił, o kształt Europy, o kształt polskości, o odpowiedź na to właśnie, jacy chcemy być i co chcemy ze swoją wolnością zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze.